Witam, witam wszystkich na kolejnym streamie, kolejnym lajcie UFO historii. Aż się prosi, bo pora taka, żeby zająć się kilkoma tematami z pogranicza, nieco innymi niż do tej pory. Dzisiaj też nowe okoliczności, że tak powiem, techniczne. Także mam nadzieję, że wszystko pójdzie ok. Poczekamy jeszcze na tych, którzy się pojawią i przejdziemy do rzeczy. Tak, witam wszystkich. Mogę nieco tutaj pływać, mogę być rozmącony, ale trudno, musi tak być. Witam, witam. Myślę, że dzisiaj jest po prostu lepiej w tej formie niż było. Witajcie wszyscy. No cóż, myślę, że możemy zaczynać. Jak to się mówi, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Ciekawy light dzisiaj będzie. Zaczynam od takiego suchara. No, ale okoliczności są takie, że wiecie, warto w takiej porze przeprowadzić sobie taki mały light z dreszczykiem. Nieco innych od tych, które były do tej pory, gdzie skupialiśmy się głównie na zjawisku UFO. Dzisiaj skoncentrujemy się na historiach z pogranicza. Czasami nawet takich, które jest trudno w jakikolwiek sposób sklasyfikować. Niektórzy nazywają to strasznymi opowieściami, niektórzy podciągają pod różnego rodzaju zjawiska anomalne. Czasami będą to historie, które funkcjonują gdzieś tak na pograniczu paranormalistyki oraz chyba legend miejskich. Czekam cały czas na wasze pytania, bo dzisiaj będziemy nie tylko opowiadać, ale będę czekał też na wasze komentarze odnośnie pewnych spraw. Także witam wszystkich na kolejnym lajcie na kanale UFO Historie. Okoliczności są takie, jakie są, więc aż się prosiło o tego lajta z dreszczykiem. No i wcale tutaj nie idzie o Halloween. No, bo wielkim jego fanem nie jestem, ale trochę o dziady. Nasi przodkowie uwielbiali straszne opowieści, ba, raczyli się nimi przy każdej okazji wieczorami, nie tylko o tej porze. Także wiecie, polskie strachy, wąpierze, strzygi, dziwożony. Dzisiaj może nie wszystkie się pojawią, ale wszystkie historie, o których dzisiaj powiemy, pochodzą z mojego archiwum i wydarzyły się w naszym kraju. Także przedstawię wam kilka tych historii przerażających, dziwnych, ale przede wszystkim realnych, bo nieraz wam mówiłem, że rzeczywistość bywa dziwniejsza od fikcji, czasami nawet od tej fikcji horrorowej. I czasami mam tak, kiedy oglądam na przykład filmy, czy czytam sobie fikcję literacką poświęconą zjawiskom z pogranicza, że wydaje mi się, że historie, które często spotykam, które ludzie mi przesyłają, opowiadają, są dużo straszniejsze niż to, co widzę na ekranie, czy to, o czym czytam. Jak mówię, czekam też na wasze pytania, na wasze komentarze. W przyszłości, kiedy ogarnę te kwestie techniczne, to może zorganizujemy sobie też takie lajty, w których będzie możliwość porozmawiania na żywo ze świadkami oraz zaprezentowania wam relacji, także głosowych, tych w formie fotografii i tak dalej. Przypominam więc, że dzisiaj będzie mniej o UFO, więcej o zjawiskach z tak zwanego pogranicza, bardzo różnych. Każdej historii będzie towarzyszył jakiś komentarz i mam nadzieję, że wy również jakiś komentarz tutaj odnośnie tych spraw wyrazicie. Także czekam, dajcie jeszcze znać, jak wygląda jakość. Pozdrowienia ze Szkocji. Właśnie wróciłem z cukierkobrania w Halloween. Kilka kilo cukierków zebraliśmy, pisze pan Piotr. No to niezłe łowy. Tutaj już widzę pierwsze pytania. Może rzućcie parę luźnych pytań na początek, nim przejdziemy do pierwszej historii, to chętnie odpowiem wam na jakieś szybkie pytanka. A za chwilę przejdziemy do pierwszej historii z mojego archiwum. Jak mówię, każda z tych historii będzie o czymś innym i każda będzie straszna. Incognito pyta. Wielu ludzi widziało osoby zmarłe, duchy. Potrafią wyrosnąć tuż przed nami. Skąd się biorą? Gdzie mieszka duch? Dobre pytanie. W zasadzie istnieje kilka hipotez na ten temat. Pierwsza mówi,
że duchy są mieszkańcami naszej rzeczywistości, tylko po prostu mają inną formę fizyczną. Składają się z, może nie do końca z materii, albo z jakiejś materii subtelnej, i one tutaj mieszkają, bo są tutaj uwięzione, albo w postaci po prostu świadomości, która opuściła ciało, albo w postaci wspomnienia po jakimś zdarzeniu. Także tak to bywa prezentowane. Ale nie brak też takich możliwości, nie brak też takich, którzy wierzą, że duchy są mieszkańcami jakiegoś innego wymiaru, tak? I że one są uwięzione, i jeżeli one nam się pokazują, to znaczy, że są uwięzione na granicy między tymi domenami bytu, tak to powiem. Czy ma pan przygotowany zapas cukierków dla dzieciaków? Kim? Muszę ci powiedzieć, że ja nie za bardzo obchodzę Halloween. Nie za bardzo. Nie to, że jestem jakimś tam wielkim wrogiem, natomiast wydaje mi się, że tradycja trochę za mocno przeszczepiana. W moich czasach jej nie było. Nie znałem tego. X Wawel pyta, czy jeśli ktoś chce zobaczyć ducha, to nie zobaczy, a ten, co się boi, to zobaczy. No, tak, to też dobra teoria. Niektórzy twierdzą, że duchy, czy też upiory, bo duch, upiór, zjawa, to niby to samo, ale jednak nie. I są takie hipotezy, które mówią, że te złe byty się żywią tak jakby emocjami naszymi. Cześć Widget. Cześć Widget. Pozdrawiam. Także widzę tutaj... Nie, Mariusz nie ma... Nie ma tutaj chyba za bardzo mocnej moderacji. Może ktoś sobie... A może nie, może jednak coś było nie tak. Dzień dobry, Sebastian. Witam. Zaraz przejdziemy do... Poczekamy jeszcze na parę osób. Poczekamy, aż się zbierze ze 130 i lecimy z pierwszą opowieścią. Czekam też na wasze komentarze na temat tego, co was osobiście przeraża. Czy mieliście jakieś doświadczenia natury paranormalnej, doświadczenia z pogranicza? Jak do tego podchodzicie? Czy traktujecie to jako coś obcego, strasznego, złego? Czy też może jako element naszej rzeczywistości? Bo de facto często jest tak, że te doświadczenia paranormalne, jakiekolwiek by one nie były straszne, to one nie wyrządzają człowiekowi zbyt dużej krzywdy. One służą jako taki znak, symbol do ocknięcia się, przebudzenia, dostrzeżenia czegoś, co na co dzień jest niedostrzegalne. X Wawel pyta, czy przysłowie bój się żywych, nie zmarłych jest prawdziwe? Czy należy się jednak bać duchów? X Wawel, powiem ci tak, przysłowie jest jak najbardziej prawdziwe. Duchy natomiast funkcjonują w swojej płaszczyźnie i one za bardzo chyba nie są zainteresowane robieniem krzywdy ludziom, ale zwracaniem uwagi na pewne swoje problemy, to, że istnieją. Także duchy przebywają w naszej rzeczywistości. Wiesz, dawniej było takie fajne słowo, że duch pokutuje. Pokutuje, czyli jest to jakby troszeczkę za karę. Może coś w tym jest. Oczywiście tutaj mówię o takich ludowych wierzeniach, wyobrażeniach. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze chwilka i przechodzimy do... Czy warto rozmawiać z tablicą Ouija, bo chciałabym, ale się boję. Moim zdaniem nie jest to coś, co należy traktować w sposób bardzo demoniczny, ale nie jest to też magiczny przedmiot. Jest to po prostu zabawka. Natomiast przy jej pomocy osoba o zdolnościach mediumicznych, nieuświadomionych, może się połączyć z bytami niematerialnymi. Mówię tutaj jak jakiś spirytysta, natomiast muszę powiedzieć pani, że takie same efekty może pani otrzymać przez tak zwane pisma automatyczne. Pytanie, czy te przekazy, czy te słowa będą pochodzić z pani nieświadomego umysłu, czy rzeczywiście z zaświatów, to jest kwestia wiary. Witam wszystkich, jest 130 osób, no to lecimy z pierwszą historią. Wybaczcie, jeżeli nie będę mógł śledzić na żywo tych wszystkich komentarzy. Dobrze. Zaczniemy od pierwszej historii. Dotyczy ona tak zwanych ludzi cienia, albo też sypialnianych odwiedzin. Bo chociaż to są różne zjawiska,
albo występujące pod różnymi nazwami, to de facto mamy do czynienia z czymś bardzo podobnym. To jest ogólnie jedno z najczęściej notowanych zjawisk. Ci ludzie cienia, sypialnia, nadwiedziny, jeżeli chodzi o doznania paranormalne. Bo tak, no ludzie cienia, z czym wam się to kojarzy? Oczywiście z jakimiś cienistymi postaciami, które pojawiają się przed ludźmi, w domach, w sypialniach. Natomiast sypialniane odwiedziny to jest taki termin zaczerpnięty z ufologii, który mówi o tym, że po prostu świadkowie widzą w nocy pojawiające się przy ich łóżkach postaci, tak? I te postaci są często interpretowane jako obce. No ale mamy do czynienia tak naprawdę z bardzo szerokim spektrum tego zjawiska. I są to bardzo tajemnicze istoty, opisywane w bardzo różny sposób. Niekiedy mówi się, że to są jakieś tam groteskowe stworki. Nie, ludzie cienia to nie są do końca kosmici, Elvis. Nie wiemy, kim są te postaci tak naprawdę. Jak mówię, niekiedy opisywane są jako groteskowe stworki, trochę przypominające szaraki, innym razem jako olbrzymi, ubrani w ciężkie szaty, kaptury. Także to zjawisko jest bardzo ciekawe, bardzo kontrowersyjne, troszeczkę też straszne. Natomiast zazwyczaj, gdy oni się pojawiają, czy to w tym kontekście ufologicznym czy innym, to oni po prostu stoją i patrzą. Czasami wchodzą w jakieś interakcje z ludźmi, na przykład dotykają kogoś, ale często też szybko znikają. I na zjawisko ludzi cienia, czy też sypialnianych odwiedzin możemy patrzeć z różnych perspektyw. Na przykład, powiedzmy, spirytyści, okultyści, ezoterycy, ci, którzy wierzą w tą ukrytą formę, ukrytą część rzeczywistości, powiedzą nam, że to są jakieś byty niematerialne, pochodzące albo z zaświatu, albo z astralu, z jakiejś innej domeny bytu, które pojawiają się po prostu w pobliżu świadków. Sceptycy mówią, że ludzie cienia to po prostu efekt halucynacji związanych z zaburzeniami snu, na przykład tak zwanej hipnagogii. Hipnagogia to jest taki stan, nie wiem, czy go doświadczyliście, ale jest duża szansa na to, że tak, kiedy po prostu zasypiacie i nagle po prostu balansując na granicy między snem a jawą, słyszycie jakiś huk, albo trzask, albo krzyk. Niekiedy to idzie głębiej, pojawiają się na przykład wizje, pojawiają się często koszmary. No i właśnie zdaniem sceptyków w takich sytuacjach mają pojawiać się ci nocni goście, czy też ludzie cienia. No ale nie wszystko jest takie łatwe do wytłumaczenia. Czasami się mówi o tym, że te istoty, czy kimkolwiek są, czymkolwiek są, no mają jakieś niecne zamiary wobec człowieka. I po tym przydługim wstępie chciałbym wam przedstawić kilka historii, bo jeden z takich zastanawiających przypadków dotyczył młodego mieszkańca Częstochowy, który zobaczył w swoim pokoju właśnie takiego nocnego gościa. On się po prostu obudził pewnego wieczora, pewnej nocy tak naprawdę. No, zobaczył, że księżyc wpada do pokoju, światło księżyca wpada do pokoju w taki romantyczny sposób. Problemem było tylko to, że gdzieś tam w okolicach balkonu chyba stał sobie taki nie najładniejszy stworek. Był ubrany w jakąś dziwną szatę, przysłaniała część jego twarzy, tak jakby, no nie wiem, jakiś kaptur, jakiś woal. I co było w tym wszystkim najciekawsze? Bo ten chłopak twierdzi, że się obudził na widok tego stwora, na widok tego stworzenia, które sobie stało po prostu z boku. Nie reagowało za bardzo na to, co on robi. I on po prostu wstał i pobiegł obudzić swoich rodziców, bo był spanikowany, przeraził się strasznie. Pobiegł obudzić swoich rodziców. Szarpał ich, tam doszło nawet do próby spoliczkowania ojca, byle tylko wstał. Cały problem był w tym, że oni wydawali się zamrożeni, uśpieni, tak jakby zatrzymani w czasie. I ten młody chłopak wrócił do tego swojego pokoju. Cały czas była tam ta dziwna istota. Potem
z tego co pamiętam, albo stracił przytomność, albo zasnął. Natomiast rankiem twierdził, że widać było te próby budzenia usilnego jego ojca w postaci jakichś zadrapań, które sam mu zadał, tak? Czyli wszystko wskazywało na to, że to zdarzenie miało miejsce. Pytanie, co to było? I te pytania zadają sobie inni świadkowie spotkań z tak zwanymi ludźmi cienia. Ja dostałem wiele tego typu opowieści, podobnie moi koledzy, i często były to sprawy bardzo trudne do jednoznacznego sklasyfikowania. No dobrze, ale możemy sobie powiedzieć, te wszystkie historie rozgrywają się nocami, gdzieś tam w sypialni, na pograniczu snu. No, można powiedzieć, że to po prostu są jakieś zaburzenia senne. Historia pana Michała z Kielc udowadnia, że niekoniecznie. Pan Michał z Kielc to jedna z osób, które wiele, wiele lat temu zobaczyła takiego nocnego gościa w świetle dnia. Zaraz wam o tym opowiem, jeszcze sobie tutaj rzucę okiem na czata. Ja zostałem zbudzony głośnymi słowami dochodzącymi z przedpokoju: jesteś nasz. Zbudzony, tak? Bo musisz wiedzieć, EJ, że istnieje także tak zwana hipnopompia. Hipnagogia, to już wam powiedziałem, co to jest. Hipnopompia to jest to samo, tylko że przed przebudzeniem. Ale oczywiście przy niczym się nie upieram. Zenek Martyniuk pyta, ciekawe czy ten prawdziwy. Na pewno. Na pewno. Pozdrawiam. Zenek Martyniuk pyta, czy grywasz w takie gry jak Baldur's Gate czy Diablo? Powiem ci, że nie, ale jestem z nimi zaznajomiony. Dobrze, przejdźmy do tego, co widział pan Michał z Kielc. I przed laty ten pan opisał mi zdarzenie, którego był świadkiem. Miał wtedy jakieś 7-8 lat. Witam wszystkich nowych w ogóle widzów. Miał wtedy jakieś 7-8 lat i jak mówi, tamtego dnia obudził się po prostu wcześniej rano, wcześniej niż reszta domowników. Opisywał, że dzielił swój pokój z siostrą, no a rodzice spali w osobnym pomieszczeniu. Natomiast był dzień, znaczy ranek był, tak, nie było żadnej nocy. No i on sobie usiadł na łóżku i po chwili zobaczył coś bardzo dziwnego. Zacytuję wam fragment jego wypowiedzi. Uwaga. Słońce już świeciło, więc postanowiłem, że zacznę się ubierać. Usiadłem na łóżku i przez uchylone drzwi przypadkowo zerknąłem do przedpokoju. W tamtym momencie przeszła przez niego postać, wysoka na ponad 2 metry, jednolicie czarna, bez żadnych szczegółów twarzy. W przedpokoju wisiały wtedy dzwonki wietrzne, właśnie mniej więcej na wysokości 2 metrów, żeby ojciec o niej nie zaczepiał. Nawet nie drgnęły. Byłem tak przerażony, że natychmiast schowałem się prawie cały pod kołdrę, zostawiając odsłoniętą tylko głowę i cały czas patrzyłem w ten korytarz. Postać nie pojawiła się jednak później. Po jakimś czasie, nie wiem jak długim, obudzili się moi rodzice. Tego typu przypadki, bo oczywiście nie jest to jedyny, który otrzymałem, wskazują, że ci ludzie cienia, którzy stali się taką nową kategorią, powiedzmy, w legendach miejskich, szczególnie tych amerykańskich, widywani są także za dnia. To są jakieś cienie, jakieś postaci, nie wiadomo skąd pochodzące. Natomiast ta historia pokazuje nam, że do takich przypadków dochodzi. Nie można je wytłumaczyć, nie wiem, jakimiś zaburzeniami snu. Pamiętam, że pan Michał wspominał, że ten stwór, którego on zobaczył w przedpokoju, to był rosły mężczyzna, tak jakby ogromny mężczyzna, natomiast charakterystycznym elementem w tym przypadku, jak i w innych przypadkach tak zwanych ludzi cienia, było to, że był on niemal smoliście czarny. Jak pisał świadek, to nie była taka czerń, wiecie, jakiś cień czy coś w tym stylu, to była smolista czerń.
Także to było bardzo ciekawe. Pamiętam też inne przypadki, oczywiście, spotkań z tymi ludźmi cienia. Taki jeden pochodzący ze Śląska przypadek był szczególnie interesujący, bo świadek jako też dziecko obudził się w nocy, zobaczył w swoim pokoju postać, która wydawała się absolutnie płaska. Też była czarna jak smoła. Natomiast ciekawe było to, że kiedy się na nią patrzył, to dostrzegł, że miała takie dziwne włosy. I on to opisał jako jakieś takie, wiecie, różki, dredy, coś w tym stylu. Także było to też z jednej strony, wiecie, niepokojące to było, natomiast po latach wam powiem, po latach analiz tego zjawiska, doszedłem do takiego wniosku, że na mnie to już nie robi tak dużego wrażenia jak kiedyś. Kiedyś byłem przerażony tego typu przypadkami. Dzisiaj wiem, że one się zdarzają. Trudno mi je sklasyfikować. Nie wiem często, co powiedzieć ludziom, którzy się do mnie zgłaszają, bo też muszę wam wyznać, że ludzie widują bardzo różne rzeczy na tej granicy między snem a jawą. Także tutaj taka sprawa. Czytam teraz komentarze. I Love Napalm pisze, to muszą być urojenia. Nie wiem, czy to są urojenia. Zdarzały się przypadki, kiedy po takiej wizycie nocnego gościa albo człowieka cienia pozostawały u świadka jakieś ślady. Możemy sobie spekulować, kim oni są. Na przykład, no niekoniecznie to muszą być kosmici. Może to jakieś byty z innego wymiaru, a może ktoś, kto się po prostu tak kamufluje, tak? Że to są, nie wiem, przybysze z przyszłości, albo to są agenci specjalni, którzy używają jakiejś super tajnej technologii maskowania i sobie wybierają targetów, których prześladują. NOL23 pyta. Co sądzisz o dziwnych odgłosach tuż po śmierci bliskiej osoby? Pamiętam hałasy po śmierci ojca i od 20 lat tego nie słychać. No, musisz mi podać więcej szczegółów, bo to wszystko bardzo ciekawe. Doktor Manhattan K1 pisze, wcale nie urojenia, sam widziałem postać w kapturze bez twarzy w pokoju. Tak, chyba właśnie o czymś takim mówimy. Dajcie znać, kim są według was te postaci, czy interpretujecie je bardziej w sposób, nie wiem, demoniczny, czy kosmiczny, bo tych hipotez jest bardzo dużo, może kiedyś poruszymy to w wehikule wyobraźni z Markiem Żelkowskim. Natomiast, jak mówię, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, kim te postacie są. Bo to nie zawsze też są postacie. Ja pamiętam taki przypadek, że kiedyś pewna kobieta obudziła się widząc... Szczerze mówiąc, to widząc coś, co wyglądało jak mem. Jak uśmiechnięta buźka w kolorze pomarańczowym w swoim pokoju. Pan Jackowski opowiadał ostatnio na live o manifestacji swojego ojca zaraz po śmierci. Ciekawa sprawa. Czy ktoś kiedyś dotknął takiej postaci? Tak, były takie przypadki, nawet mam je opisane w polskiej literaturze ufologicznej. Ale jak mówię, musicie sobie brać pod uwagę to, że w ufologii tak zwani nocni goście są interpretowani w sposób nieco inny. Zawsze czepiają się nas i czerpią z naszych strachów, pisze Kamil. Pamiętam taki artykuł Damiana Trelli, który się ukazał w Nieznanym Świecie, tylko nie pamiętam tytułu. I on tam opowiadał o przypadkach, powiedzmy, nocnych gości, którzy wykraczali poza pewien schemat i wszelkie wyobrażenia. Ja pamiętam, że on tam opisywał historię po prostu takiej wielkiej, upiornej głowy, samej głowy, która się zmanifestowała w oknie pewnego domu, w którym miało dojść do później do bardzo tragicznego w skutkach wydarzenia. A czy są postacie w czarnych smokingach i kapeluszach z laską lub parasolem, pyta Gattruk. Tak, znam takie historie. Muszę powiedzieć, że dostałem ich kilka, że ktoś na przykład widział taką postać, która przypominała kogoś ubranego w, no powiedzmy, smoking albo jakiś garnitur z epoki.
I to była osoba, która pojawiła się na przykład w domu albo pojawiła się na placu, gdzie nie mogła wejść w normalny sposób. Ciekawe są te wasze komentarze, także jeżeli ktoś z was miał wspomnienia, przepraszam, doświadczenia związane z ludźmi cienia, to dajcie znać. No wiecie, czasami te spotkania z duchami mają bardzo interesujący charakter. Nie zawsze to jest tak, że te postaci, które się ludziom pojawiają, czyli zjawy, duchy, jakkolwiek je nazwiemy, straszą albo są przerażające. Czasami się dzieje tak, że taka historia, która do człowieka dociera, jest taka na pozór z przymrużeniem oka. I kiedy już jesteśmy przy tych tematach związanych ze snem i tym, co się manifestuje na przecięciu jawy i snu, to opowiem wam historię, która do mnie trafiła bardzo niedawno. W sumie miała miejsce kilka tygodni temu w jednym ze szpitali specjalistycznych nowoczesnym, w jednym dużym polskim mieście. Nie powiem wam w którym, bo świadek prosił, żeby tego nie mówić. Ta historia jest i przerażająca, i nieco zabawna. Szczególnie w takim kontekście trochę politycznym, bo nazwałem ją Duch Widza TVP Info. Brzmi to trochę zabawnie, ale posłuchajcie, co się tam wydarzyło. Ogólnie mam nagranie prezentujące tą opowieść, ale może kiedyś wam je zaprezentuję. W każdym razie było to tak, że działo się to kilka tygodni temu. W szpitalnej sali na oddziale onkologicznym leżało sobie dwóch mężczyzn. No i wiadomo, no co można robić w szpitalu. Oglądali telewizję. Obaj w tym szpitalu mieli być dość krótko, więc zabijali sobie czas po prostu oglądając co popadnie. No i system telewizji szpitalnej działał tak po prostu jak telewizor w domu, że tak jak na tym kanale, co się wyłączyło odbiornik, na tym się potem włączył. No i dalej było tak. Ci panowie sobie pewnej nocy spali, kiedy w nocy włączył się sam telewizor i przeskoczył samoistnie na TVP Info. No, nic dziwnego. Przecież coś takiego się może zdarzyć. Niby nic. Panowie o tym wkrótce zapomnieli. Wkrótce jeden z nich pojechał do domu. No i ten mój informator został w tej sali sam. To była bodajże sobota albo niedziela. No był sam, ale był też sam nie do końca. No bo w nocy ktoś mu znowu włączył telewizor i przełączył na TVP Info. On był pewien, że na tym TVP Info nie zostawił. No, wstał, zobaczył, a była tam może pierwsza w nocy, no ale wyłączył telewizor i poszedł spać. Śpi i nagle się budzi, bo czuje, że coś go szarpie, coś go naciska, coś na niego tak, wiecie, coś go tak przypiera, jakby w akcie zemsty za wyłączenie tego telewizora. On szybko pomiarkował, co się stało, ponieważ miał już podobne doświadczenia. Jakoś się tam odkrył, ściągnął z siebie ten koc, zapalił światło i powiedział: dobra, ja ci ten telewizor włączę, ale daj mi spokój i koniec. No i rzeczywiście, wyobraźcie sobie, że on ustawił ten odbiornik na TVP Info i on sobie tak grał tam, nie wiem, przez całą noc. Nie wiem, czy TVP Info jest w ogóle nadawane przez całą noc, ale sobie tam leciało na tym programie. No i jaka była interpretacja tego zdarzenia z perspektywy świadka? No taka, że jemu się wydawało, że w tym samym pokoju po prostu jakiś nieszczęsny pacjent odszedł. Był pewnie wiernym widzem TVP Info, albo był tak zdesperowany, inaczej, że po prostu był tak zainteresowany sytuacją polityczną w Polsce, że nawet z tej zaświatowej perspektywy nie mógł się od TVP Info oderwać. A tam, jak widzicie, te spotkania z duchami nie zawsze są takie, jak to pokazują horrory. Czasami jest to wręcz zabawne.
Acz pewnie ludziom, którzy są uwięzieni w tej rzeczywistości niematerialnej, do śmiechu nie jest. No ale powiem wam, że często jest tak, i to jest jeden z takich paradoksów, jeżeli chodzi o duchy, że te miejsca, które powinny być najbardziej nawiedzone, typu, nie wiem, szpitale właśnie, obozy zagłady, cmentarze, chociaż nie wiem, czy cmentarz to jest miejsce, które powinno być najbardziej nawiedzone, bo w sumie na cmentarzu mało kto umarł. W każdym razie chodzi o to, że kiedy się poszuka tych historii o nawiedzonych szpitalach w Polsce, to jest ich całkiem dużo. Przy czym świadkowie, personel nie zawsze chcą o tym mówić, bo często są to takie sytuacje, powiedzmy, bardzo prywatne, że coś się tam dzieje i ja na przykład taką jedną historię o nawiedzonym szpitalu, do którego trafiła pewna pacjentka bodajże z Dąbrowy Górniczej, opowiedziałem niedawno u Atora. Także możecie sobie o tym posłuchać. No ale żeśmy się pośmiali, pożartowaliśmy sobie, no to czas na naprawdę niesamowitą historię, chociaż zapytam was może jeszcze, czy znacie jakąś taką śmieszną historię z nawiedzeniem przez ducha. No dobra, to teraz było zabawnie, ale teraz już nie będzie do śmiechu. Poczekam tylko, może ktoś ma jakieś pytanie. Tak, tak, widzicie, taka była historia z duchem widza TVP Info. Chociaż to brzmi śmiesznie, to się wpisuje w jakąś teorię o duchach, wiecie. No bo dajmy na to, że ktoś po prostu zmarł i nie wie, że zmarł. O tym bardzo często mówią wszelkiego rodzaju badacze duchów i tak dalej. Że ktoś nie wie, że zmarł i został w tym miejscu. No i on daje o sobie znać. A to za pomocą na przykład tego, że stuka, puka, przesuwa przedmioty, że spada temperatura. Zresztą chyba w tej historii właśnie z duchem widza TVP też była wspomniana sprawa spadku temperatury i to znacznego. Przemek pyta, czy będzie można obejrzeć Lighta po transmisji. Tak, oczywiście. Tak, albo Pola Bitew. To też takie miejsca, gdzie powinniśmy mieć mnóstwo relacji o nawiedzeniach, no a tymczasem jakoś nie bardzo chyba. Chociaż zdarzają się takie przypadki, takie opowieści, głównie chyba z Wielkiej Brytanii, pamiętam. Ciosany z kartofla pisze, mnóstwo ludzi nie wie, że umarło. Tak, to prawda. Ponoć to jest właśnie największa zmora, albo taki czynnik, który najczęściej odpowiada za to, że te duchy straszą, że one utykają w naszej rzeczywistości. Archai pisze, ja pół godziny słyszałam dziwny chichot pod oknem, a nie mieszkam na parterze. Proszę to opisać, bo to dość ciekawe. Mix777 pisze, dobrze, że nie był to duch telewizji Trwam, bo by się go nie pozbyli. Kto wie, co on tam oglądał jeszcze? Dobrze, przejdźmy do kolejnej historii, że jak mówię, pośmialiśmy się, pożartowali. A pora na coś mocnego. Zdarzenie to pochodzi z archiwów Arka Miazgi. To jest jedyny przypadek, który nie jest z moich zbiorów. Dlaczego wspominam tutaj sprawę Arka Miazgi? No bo tutaj do sprzedaży trafia nowa książka Arka, o której niebawem będzie więcej na kanale. Jeżeli ją chcecie zamówić, to odwiedzajcie blog Arka Spotkanie z Nieznanym albo piszcie do niego prosto na Messengera. Dodam też, że jest możliwość nabycia e-booka, co pewnie dla wielu z was będzie dość atrakcyjną formą nabycia tej książki. Gnomen 100 pisze tak. Znam kilka osób, które pracowały przy konserwacji zabudowy obozowej w Oświęcimiu. Nikt nigdy nic dziwnego nie słyszał ani nie czuł. Jest to dziwne, bo miejsce ma potencjał.
No właśnie, ja znam też osoby, które pracowały w takich miejscach i też nigdy niczego nie było. Chociaż pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych była taka historia, która kiedyś dawno, dawno temu wypłynęła, że ktoś miał w Auschwitz, ktoś, kto był tam na wycieczce z amerykańską grupą, być postraszonym, że tak powiem. No ale przejdźmy do tej historii z archiwum Marka Miazgi. Jak mówię, książka Wysoka Dziwność jest już dostępna, także możecie ją nabyć. I ona jest pełna dziwacznych historii. I ta historia, o której wam za chwilę opowiem, z tej książki właśnie pochodzi. Jest to chyba jedno z najbardziej wstrząsających i niezwykłych zdarzeń, o których Arek mi kiedykolwiek opowiadał. Miało to miejsce w roku 2007 w miejscowości Wolica Piaskowa na Podkarpaciu. I teraz tak, mężczyzna, któremu się to przydarzyło, był bratem kolegi Arka. No i niestety ten pan w obawie przed reakcją środowiska nie zgodził się na zrelacjonowanie zdarzenia. Nie wiem, czy tam czasami też nie było tak, że chodziło o pracę i zajmowane stanowisko. Także chociaż jest to historia z tak zwanej drugiej ręki, przekazana przez brata, to i tak jest godna wspomnienia ze względu na swoją dziwaczność, ogromną dziwaczność. I ta opowieść to przykład, taki typowy przykład zetknięcia z żywym folklorem. Pokazuje ona nam też, że często jest tak, że świadkowie przekazują dziwne historie i badacze nie wiedzą, co z nimi zrobić, bo nie wiedzą, jak je sklasyfikować. Przejdę wam do po prostu przeczytania tej krótkiej relacji. Zaraz się odniosę do komentarzy. Oddam tutaj głos informatorowi, przypominając jednocześnie, że cytat pochodzi z nowej książki Arka Miazgi Wysoka Dziwność. Uwaga, cytuję. Była jesień. Brat wyszedł 2 tygodnie wcześniej z wojska. Wieczorem wziął rower i postanowił pojechać do kolegi w kierunku Sędziszowa. Sędziszowa Małopolskiego, nie tego świętokrzyskiego. Jechał prostą asfaltową drogą, która była w tej okolicy oświetlona. Kiedy jechał, zauważył z oddali, że ktoś stoi na polu obok drogi. Pomyślał, że to zapewne jakiś podchmielony mieszkaniec, ale kiedy się zbliżył, w poświacie lampy ulicznej zauważył to coś i się przeraził. Według niego na polu stała w długiej, ciężkiej, ciemnej szacie wysoka postać, która miała twarz pokrytą włosami, przerażające czerwone, ogniste oczy oraz coś, co nazwał rogami na głowie. Oczy według świadka były niezwykle hipnotyzujące. Rowerzysta nie kontynuował jazdy, ale natychmiast zawrócił i szybko odjechał w kierunku domu, informując o zaistniałym fakcie brata. Nie od razu mu uwierzyłem, że coś widział, dodał brat. Ten fragmencik pochodzi, jak mówiłem, z książki Arka Miazgi. Ta historia była czasami wspominana i muszę wam powiedzieć, że to jest jedna z najdziwniejszych spraw, o jakich słyszałem, ale żeby było dziwniej, to nie jest jedyny tego typu przypadek, o jakim słyszałem i był niemal identyczny. Identyczna sprawa sprzed lat, kiedy też ktoś zgłosił coś bardzo podobnego, transformujące się światło, które koniec końców przekształciło się w postać, taką przerażającą postać o twarzy pokrytej włosami. To są przypadki tak zwanego wysokiego stopnia dziwności. Czasami, jak mówię, nie wiadomo nawet, gdzie je sklasyfikować, czy to już jest paranormalistyka, czy to jest jakaś demonologia, czy to jest ufologia czasami. Także tak to było. W tej książce Arka Miazgi Nowej jest bardzo dużo relacji o spotkaniach z tego typu dziwnymi istotami. Niektóre są przerażające, ale niektóre dają nam do myślenia. No bo dobra, spotyka ktoś na polu dziwną postać. I ta postać wygląda po prostu jak, nie wiem, celtycki bóg. Jest taki celtycki bóg, zapomniałem jak się nazywa, z rogami jelenia. Albo nie wiem, jest to leszy, jest to jakiś demon ludowy. A co to jest tak naprawdę, to my nie wiemy. Bo istnieje teoria, która mówi, że tego typu relacje, albo inaczej, że za tego typu relacje odpowiada tak zwana teoria dystorsji.
że świadkowie spotykają się z jakąś dziwną siłą, ale ta dziwna siła się kamufluje i ona potrafi odczytywać z naszych głów, z naszej świadomości obrazy, które tam tkwią. To dlatego świadkowie spotkań z UFO tak często mówią o istotach, czy też postaciach, pojazdach, które są tak podobne do tych, które występują w filmach, czy na przykład w komiksach, w literaturze i tak dalej, i tak dalej. Tak, Erhai Cernunnos to był. I taką postać właśnie, rogatą, straszną, ktoś zobaczył koło Rzeszowa. Ale ja pamiętam też wiele podobnych historii o tak zwanym żywym folklorze. W pamięci utkwiła mi relacja pochodząca z Wielkopolski, prawdopodobnie z lat 80. I tam grupa chłopców, którzy przebywali na wakacjach, ale to już byli, wiecie, więksi chłopcy, nie jakieś tam dzieciaki, zobaczyli, przebywając nad rzeką, postać, która przypominała Wypisz, wymaluj. Nie wiem, czy graliście w Heroesy, ale w Heroesach było, jak się miało zamek Inferno, to tam był taki chochlik, taki skakający. No i oni zobaczyli coś, co właśnie wyglądało tak. Ten pan oczywiście nie powiedział, że to był chochlik z Heroesów, ale ta jego relacja mnie na to naprowadziła. Kiedyś wam tę historię zaprezentuję, może nawet uda mi się nakłonić świadka do tego, żeby to opowiedział, i zaprezentuję wam nagranie. Witajcie wszyscy. Nie wiem, co sądzicie o tego rodzaju spotkaniach. Wiecie, kiedyś, gdyby ktoś zobaczył taką postać rogatą, trudną do sklasyfikowania, powiedziałby jednoznacznie, że to jest diabeł i że to ma jakiś piekielny charakter. Nieraz wam wspominałem taką historię, którą nie pamiętam już, skąd ona pochodzi na dzień dzisiejszy, ale był chłopaczek, który jako dziecko zobaczył coś takiego i on potem całe życie myślał, że był przeklęty, bo zobaczył diabła. Dopiero kiedy zaczął się interesować ufologią, paranormalistyką, spotkał się z innymi historiami tego typu, uświadomił sobie, że ludzi, którzy widzą takie dziwne zjawiska, jest więcej. No tylko sami powiedzcie, okej, ludzie się dzielą historiami o duchach, no bo to jest coś, co jest jednak w miarę popularne, nie budzi takiego oporu. Natomiast historie o tak zwanym wysokim współczynniku dziwności, czy tak zwane spotkanie z żywym folklorem, to jest coś tak od czapy, coś tak dziwnego, że wiele osób po prostu milczy, bo boi się, że zostaną uznani za niepoczytalnych. I tutaj od razu pytanie, pytanie, które pewnie wielu z was sobie zadaje, które się pewnie tutaj pojawiło gdzieś na czacie. Czy wszyscy świadkowie są wiarygodni? Czy są świadkowie, którzy wykazują oznaki tego, że mogą konfabulować? Oczywiście, że są. Oczywiście, że są. Świadkowie są bardzo różni. Często no, budzą wątpliwości, tak? I my staramy się jakoś te historie kategoryzować i tak dalej. Tutaj jest taki nick na czacie i nie wiem, czy to są znaki japońskie czy chińskie, w każdym bądź razie pisze użytkownik tak. Tak na serio, to byłam w grupie znajomych koło lasu, gdzie coś na nas według nich patrzyło, ale sama nie patrzyłam, bo nie chciałam tego widzieć. Tak, historie o wysokim stopniu dziwności, tak zwany żywy folklor, to też są moje ulubione historie, bo one są już tak krańcowo dziwne, że już chyba dalej nie można pójść. I zaczynamy sobie zadawać pytanie, co za nie odpowiada. Czy rzeczywiście są to, wiecie, jakieś tam demony, potwory, które się pojawiają w naszym świecie? Koreańskie, tak. Czy mamy do czynienia z manifestacjami jakichś sił, których nie rozumiemy? Po japońsku Angelika. Także pani Angelika pisze tutaj nam bardzo ciekawą rzecz, że była świadkiem takiej sytuacji, że coś patrzyło. Ja muszę wam powiedzieć, że w tych książkach Arka Miazgi, także tej ostatniej, jest dość dużo tego typu historii.
wysokiej dziwności, także szczerze polecam i niedługo więcej na ten temat na kanale UFO, UFO Historie. Czekam na kilka waszych pytań, jak interpretujecie tego typu relacje, jak na nie patrzycie w ogóle. Jaki jest rekord widzów na lajcie? Nie wiem, chyba 280 było. Opowieści opowieściami, ale czy zna pan przypadek, który był badany naukowo? W przypadku tak zwanego żywego folkloru mamy ten problem, że tam nie potrafimy powiedzieć, albo wręcz nie jest możliwe zaklasyfikowanie tych stworzeń, które się pojawiają, do tak zwanych kryptyd. Kryptydy to są potencjalne zwierzęta, tak? Czyli istoty, stworzenia, które mogą mieć populacje, które mogą być nieznanymi zwierzętami. Natomiast w przypadku tak zwanego żywego folkloru, to są manifestacje o charakterze bardzo ulotnym, powiedziałbym wręcz parapsychicznym. I żaden z autorów, który się tym zajmuje, ani ja, ani Damian Trela, ani Arek Miazga, nie klasyfikuje, nie upieramy się przy tym, że to są zdarzenia stricte materialne. One się mogą rozgrywać w jakimś zmienionym stanie świadomości, może się mogą rozgrywać z udziałem sił, które manipulują naszym postrzeganiem. To znaczy, wiecie, można tłumaczyć niektóre rzeczy w sposób naukowy. Możemy powiedzieć, że to spotkanie było po prostu, spotkanie z tym człowiekiem z rogami było po prostu przewidzeniem. Było wywołane jakąś nadmierną ilością bodźców. A wchodząc w psychologię głębi, można powiedzieć, że, nie wiem, świadek odreagowywał rzeczy, których doświadczył w więzieniu, nie w więzieniu, przepraszam, w wojsku. Zamojskie drogi pisze tak. Znam gościa, co widział duchy, a tak się złożyło, że 2 lata później zdiagnozowano u niego schizofrenię. Także uważam, że dużo osób, co takie rzeczy widzi, to nawet nie wiedzą, że są chore. Tak, ja ci powiem w ten sposób, że zazwyczaj ci świadkowie, którzy mają za dużo historii do opowiedzenia, czyli co 2 dni im się przydarza coś niezwykłego, no są z reguły brani za takich, no, na których trzeba mieć brać głęboką poprawkę, że tak powiem. Także muszę wam powiedzieć, że w większości przypadków, jest to naprawdę ogromna większość, sprawa wyglądała tak, że byli to ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenie typu anomalnego, niezwykłego, ale to było jedno doświadczenie w życiu na przykład, albo dwa. To nie jest tak, że coś się wydarza człowiekowi ciągle, chociaż oczywiście jest hipoteza, która mówi, że osoby, które widzą takie rzeczy typu UFO, typu jakieś, nie wiem, duch, jakieś anomalie, no są do tego w jakiś sposób predysponowane, ale nie chodzi tu jedynie o jakieś zaburzenia psychiczne, ale na przykład, nie wiem, o szczególną percepcję, że tak powiem. Przeczytasz moją wcześniejszą historię. Poczekaj, Archai. Archai pisze tak. Mój dziadek z ojcem na początku lat 70. widzieli anioła spadającego nad lasem. Konie przestały reagować na ich ponaglania. Jak to wytłumaczyć? No, musisz tutaj udzielić kilku innych szczegółów. Sprawa bardzo ciekawa, bardzo się wpisuje w kontekst tego, co Arek Miazga opisuje w Wysokiej Dziwności. Co znaczy anioła? Czy widzieli tą postać właśnie w takiej postaci, właśnie w takiej formie typowej, nie wiem, jak jest anioł przedstawiany w ikonografii chrześcijańskiej. Wincenty Wiewiórczak pisze, najlepsze akcje miał chyba Arek w Słocinie. Tak, Słocina to jest taka dzielnica Rzeszowa i tam Arek Miazga odnotował szereg dziwacznych zjawisk, które były na przecięciu ufologii, demonologii i naprawdę było to coś bardzo, nie zawaham się tego powiedzieć, grubego.
Problem w tym, że świadkowie, którzy tam mieszkali, to były osoby dysponujące, powiedzmy, bardzo silnym wglądem w rzeczywistość niejawną. I te kobiety doświadczały zdarzeń, i one nawet nie wszystkie te zdarzenia Erkowi opisywały, bo były one po prostu zbyt dziwne. Zachęcam Was do zapoznania się z historią Słociny. Archai pisze o tym aniele. Anioł, piękna kobieta w sukni. Obaj byli wierzący. Anioł przypominał postać z Biblii. Archai, a może to było tak, że to wcale nie był anioł, tylko to było coś pokrewnego tym wszystkim objawieniom maryjnym, bo przecież jeżeli, nie wiem, zagłębimy się w historię Fatimy, Medjugorje i tych wszystkich innych objawień europejskich, to tam też widywano piękną panią, która nie zawsze przypominała Maryję. To nie zawsze była Matka Boska, więc to, co oni przeżyli, może było jakąś nieudaną projekcją, nieudanym objawieniem. Powiem Wam, że w następnym lajcie zrobimy sobie taki light audycję, wykład na temat UFO czy objawienia maryjne. Mam Wam na ten temat wiele do powiedzenia i wcale nie chodzi tutaj o Fatimę, bo Fatimę mocno wyeksploatowałem, bardzo dużo o niej pisałem, natomiast jest wiele zdarzeń, wiele objawień, które wskazują nam na to, że to, co się kryje pod terminem objawienia maryjne, niekoniecznie tym jest. Natomiast też nie da się tego wytłumaczyć jakąś zbiorową histerią. Jest to zjawisko anomalne. Archai pisze dalej tak, o tym, co się przydarzyło jego dziadkowi i ojcu. Ksiądz powiedział, że to znak, że w pobliżu będzie kościół, i tak się stało, i postawili tam kapliczkę. No ciekawe to jest. A w którym, w jakim to miejscu było? Jaka to była miejscowość? Powiem Ci, że to jest typowe zdarzenie wysokiej dziwności, czyli spadająca postać nad lasem, która jest interpretowana jako anioł, a mogła być latającym humanoidem czy jakimś nieudanym objawieniem. Super sprawa. Oczywiście dla kogoś, kto się tym nie interesuje, brzmi to, jakbym oszalał i opowiadał jakieś straszne głupoty. Ale jeżeli interesujecie się anomaliami, to wiecie, że coś takiego niejednokrotnie miało miejsce, że na przykład jakieś zdarzenie ufologiczne albo potencjalnie ufologiczne było traktowane jako objawienie. Czy zwierzęta również po śmierci manifestują się ludziom? Pyta Tomasz Wawrzynkowski. Tak, znane są przypadki zjaw fantomów zwierząt w różnej formie, no, takiej po prostu zwyczajnej jako zjawy, czyli niematerialnie wyglądające postaci i tak dalej. Okolice Piaseczna, Warszawy Mazowieckie. Ciekawe. Wiesz co, Archai, napisz albo do mnie, albo do Arka. Bardzo ciekawa sprawa, muszę powiedzieć. Arek pisał wiele na temat podobnych przypadków, nawet w tych poprzednich książkach. No dobra, ale rozgadaliśmy się, przejdźmy do kolejnej historii. A kolejna historia dotyczy tak zwanych zjaw kryzysowych. I w parapsychologii terminem zjawy kryzysowe określa się takie przypadki, kiedy, powiedzmy, fantom zmarłej osoby widziany jest krótko po jej śmierci. Innymi słowy, istnieją ludzie, którzy twierdzą, że spotkali kogoś, kto już wtedy nie żył. I ten ktoś był w takiej formie quasi-materialnej, to znaczy wydawał się materialny, wydawał się istotą cielesną. I taka zjawa kryzysowa często się pokazuje jako właśnie zwiastun. Te spotkania są takie bardzo charakterystyczne. No, te zjawy przypominają ludzi, tylko często się zachowują w sposób dość nienaturalny. To znaczy nie mówią, ale na przykład dają znaki albo się tak sugestywnie spoglądają. I spotkania ze zjawami kryzysowymi są dość częste. Sam otrzymałem kilka tego typu przypadków i to powiem Wam, że z takiego mojego najbliższego otoczenia, kiedy ktoś słyszał, jak opowiadam o zjawach kryzysowych, to mówił: o słuchaj, ja znam bardzo podobny przypadek i nawet byłem jego świadkiem. No nie wiem, mogę przytoczyć kilka tego typu historii, ale nie wiem,
czy mógłbym, natomiast opowieść, na której się tutaj skupię, również przekazana mi została przez znajomą osobę, ale dość dawno, i bohaterem tego wydarzenia był brat mojego znajomego w tej formie, że w tym znaczeniu bohaterem, że po prostu ten brat był fantomem, był zjawą kryzysową. Mówiąc krótko i dokładnie, to po prostu ten człowiek ukazał się jako zjawa kilka tygodni po swojej śmierci, podczas gdy w rzeczywistości leżał martwy w swoim mieszkaniu, no w znacznym stopniu rozkładu. O tym zaraz wam opowiem. Krótki luk na komentarze. Dobra, przejdźmy do tej historii o zjawie kryzysowej. To miało miejsce dobrych kilka lat temu w Częstochowie i pan M, brat mojego znajomego, mieszkał sam, natomiast był związany z pewną panią, z którą się raz na jakiś czas widywał, był rozwodnikiem. I dajcie znać, czy są jakieś problemy tutaj z audio, albo z... bo słyszę, że są jakieś problemy, ponoć. Jeżeli możecie, to dajcie znać, bo nie chcę, żeby czegoś nie było z tej historii słychać. Nie wiem, jak z jakością. Czekam na komenty. Słychać? Okej, słuchaj. Super, super. To szybka odpowiedź na pytanie dla Wincentego Wiewiórczaka. Co ze zdjęciami z seansów spirytystycznych? Wszystkie zostały sfałszowane. Muszę ci powiedzieć, że jestem mocno sceptyczny do seansów spirytystycznych. Wobec seansów spirytystycznych, tak? Dzięki, dzięki. Dobrze, przejdę do tej opowieści o zjawie kryzysowej. Słuchajcie, zjawy kryzysowe, jak mówiłem, to są przypadki, kiedy ktoś umiera, a potem w formie quasi-materialnej pojawia się przed kimś znajomym. Zazwyczaj jest to traktowane jako taka zapowiedź, jako znak tego, że ktoś umarł, ktoś po prostu daje sygnał, że już nie żyje. No i ten brat mojego znajomego był starszym człowiekiem, rozwodnikiem, miał sobie tam na boku jakąś, powiedzmy, partnerkę, również w jego wieku. No i dobrze, żył sobie. No i pewnego razu przestał być widziany. Był to, jak mówiłem, starszy człowiek, no, mogło się z nim coś stać, mógł wyjechać do krewnych, mógł się gdzieś tam zapodziać. No i nie wzbudziło to niczyjej uwagi za bardzo. No i pewnego dnia syn, powiedzmy, tej jego sympatii, partnerki, stał sobie z kolegami pod blokiem. Naprawiali malucha albo zmieniali koła, już teraz tego nie pamiętam. No i nagle pojawił się ten zaginiony staruszek, pan M. Podszedł do nich, taki zupełnie blady, dziwny taki, mówili dziwny, nieswój, nic nie mówił. Próbowali go poczęstować papierosem, ale on się gdzieś tam pokręcił i odszedł. Oni pomyśleli, że jest chory, albo że mu się coś stało. No i wrócili do tych swoich zajęć przy malaczu. No i problem był taki, że w chwili, kiedy ten fantom pana M się pojawił, to on od wielu, wielu dni leżał martwy w swoim mieszkaniu. Dopiero to jego dziwne zachowanie wśród tych młodych ludzi sprawiło, że syn jego partnerki się zainteresował, no, co się z nim dzieje, tak? Postanowił go odwiedzić. Okazało się, że on po prostu już nie żyje. Jak to jest możliwe, że to mógł być po prostu ten człowiek? Szans na to nie ma żadnych. W jaki więc sposób on się objawił tej grupie osób? Czy chciał dać w ten sposób chciał dać taki sygnał, żeby go znaleziono. Bardzo to ciekawe. Ale to jest tylko jeden z przykładów zjaw kryzysowych.
Ja słyszałem o wielu innych, na przykład, że ktoś szedł i zobaczył przed sobą idącego krewnego. I ten krewny szedł, 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 po czym skręcił do domu tego kogoś. No i po wyjściu okazało się, że nie było tu tego człowieka, natomiast wkrótce przychodziła wiadomość, że ten ktoś nie żyje. Tym właśnie są zjawy kryzysowe. Nightmercat pyta, co ze strachem przed zjawiskami paranormalnymi? Latami zaczytywałam się w historiach o UFO czy duchach, aż nagle zaczęło mnie to przerażać. Ciągły strach, że coś spotkam. Czym może być źródło tego lęku? Wiesz co, te zjawiska są dziwne. One są nienaturalne, one nie pochodzą z naszej rzeczywistości. Natomiast czy one są złe, czy one nam chcą coś zrobić? No nie zawsze. Zwróćcie uwagę na przykład na tego człowieka z rogami, który stał na tym polu koło Sędziszowa Małopolskiego. Przecież on nie zaatakował. On tylko chciał przestraszyć. Ta siła, czymkolwiek była, mówiła: odejdź człowieku, bo ja tu jestem. I to wcale nie musiał być żaden, wiecie, fantom z rogami, tam mogło być coś innego, co akurat się podszyło, co dało taki obraz. Mówi o tym tak zwana teoria dystorsji. Czyli kiedy my spotykamy jakiegoś stracha, jakiegoś potwora, to my go tylko tak widzimy, natomiast nie widzimy jego prawdziwej natury. Czym może być ta prawdziwa natura? Nie wiem. To mogą być jacyś obcy, to mogą być jacyś niewidoczni mieszkańcy naszej planety i tak dalej, i tak dalej. O tym jeszcze sobie powiemy. Natomiast Nightmare Cat pyta tutaj, czy o to źródło lęku przed tymi dziwnymi zdarzeniami. No i powiem wam, że rzeczywiście, no, te historie są po prostu pociągające dla nas, dlatego że są straszne. Że są straszne, że są dziwne. Pytanie, czy one nam mogą zrobić krzywdę, czy należy się ich bać pod tym kątem. Wydaje mi się, chociaż może zgrzeszę zdaniem niektórych, że nie do końca. Pamiętajcie, że istnieje hipoteza, według której wszelkie zjawiska anomalne związane są z inną rzeczywistością, szerszą rzeczywistością, w której niejako funkcjonujemy. I one często są dla nas jakimś znakiem do tego, żeby szerzej spojrzeć na tą naszą rzeczywistość. Ale oczywiście też jest tak, że jeżeli ktoś zobaczy coś dziwnego, to mu trauma czasami pozostaje na lata. To jest uzależnione od psychiki danej osoby. Co myślisz o pożegnaniach się ludzi przed śmiercią? Chodzi ci pewnie, Andrzeju, o sygnały tego typu od zmarłych, że ktoś na przykład umiera i daje taki znak, że umarł. Jest takich przypadków sporo. To jest jedna z najczęstszych kategorii, jeżeli chodzi o zjawiska anomalne, nieznane, że ktoś dostaje przed śmiercią znak. W dawniejszej parapsychologii określano z francuska te zjawiska terminem monicji, czyli znaków. Czyli na przykład wiecie, że u kogoś doszło do jakiegoś nagłego hałasu, dźwięku, że u kogoś pękła szklanka, zatrzymał się zegar. To się często zbiegało z nadejściem informacji o tym, że zmarła jakaś bliska osoba. To były tak zwane monicje. Archai pisze do Nightmare Cat: wiesz, że może ten strach powodować, że będziesz takie sytuacje przyciągać albo interpretować po prostu wszystko jako zjawiska para, co powoduje strach i błędne koło. Też tak jest. Dlatego na wszystko trzeba patrzeć zawsze z odrobinką dystansu, który jest zawsze niezbędny, i odrobinką sceptycyzmu, no chyba że widzimy akurat roga tego czerwonookiego stwora na polu, który stoi, to wtedy no sprawa już jest poważniejsza. Dobrze, i tak to jest z tymi zjawami kryzysowymi. One się pojawiają w sposób poprzez mechanizm nam zupełnie nieznany.
Wincenty Wiewiórczak pyta, co sądzić o ostrzeżeniach egzorcystów przed praktykami okultystycznymi? Ale czym jest praktyka okultystyczna według egzorcystów? Dla egzorcysty katolickiego czy chrześcijańskiego każda praktyka duchowa inna niż ta, którą on uprawia, jest okultyzmem. Czym jest w ogóle okultyzm? To jest inna nazwa tak zwanej wiedzy tajemnej, do której należy też ezoteryka. I pytanie, czym są takie praktyki? Muszę wam powiedzieć, że niektóre osoby rzeczywiście wchodzą na terytoria, których absolutnie nie znają i potem mają z tego powodu problemy. Najczęściej są to młodzi ludzie. Ja słyszałem mnóstwo historii, które mówiły o tym, że no nie wiem, jakieś dzieciaki wywoływały duchy, czy się bawiły w jakieś czarne msze. Oczywiście bawiły się w sposób taki, że nie posiadało o tym żadnej wiedzy, a potem się okazywało, że coś się z nimi dzieje. Pytanie, czy pod wpływem rzeczywistych mrocznych sił, czy też siły sugestii. Co sądzisz o głosach z urządzeń, z programów paranormalnych? Pytał użytkownik osobisty. Ale chodzi ci o tak zwane EVP? Głosy elektroniczne? Bo to też ciekawe. Także tutaj mówiłem wam o tych zjawach kryzysowych. To jest coś bardzo ciekawego. Jeżeli znacie kogoś, kto wam opowiadał taką historię, albo mieliście coś podobnego, to dajcie znać. Witam, witam Matora. O, w ogóle tak. Słuchajcie, ja tu tak pitu-pitu. Nie powiedziałem wam najważniejszego. Dzisiaj wleciał odcinek na wideo prezentację, gdzie z Krzysztofem mówiliśmy o dziwnych i często strasznych przypadkach nawiedzeń z Polski, także jeżeli interesują was te sprawy, to wbijajcie. Tam są historie o m.in. poltergeiście z Pontefract, o poltergeiście z Myszkowa, który był bardzo ciekawy, o wielu innych podobnych zdarzeniach. Ada Edelman jest z nami na czacie. Ada Edelman to jest osoba, która może akurat na ten temat bardzo dużo powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące natury, że tak powiem, świata duchów, to możecie, dzięki Karpi, możecie do Ady Edelman śmiało się udawać. Przypominam, że jest to medium, ekstrasens Jasnowicka, założycielka bloga Biuro Duchów, także autorka bardzo poczytnych książek na ten temat. Wojtek A. pisze. Wiele lat temu moją mamę odwiedzały osoby dopiero co zmarłe, głównie z rodziny, nigdy nic nie mówiły, a za każdym razem wyglądały bardzo dziwnie, na przykład dziwnie ubrane, w ubraniach niepasujących do tych osób za życia. Wojtku, przypomniała mi się taka historia, pamiętam, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie swego czasu. Dostałem ją bardzo, bardzo dawno, to już będzie z 13-14 lat temu. Chodziło o pewną osobę, to była chyba kobieta, która mieszkała niedaleko szpitala, powiedzmy w Zagłębiu Dąbrowskim. Mieszkała niedaleko szpitala i za każdym razem, prawdopodobnie, kiedy w tym szpitalu ktoś umierał, ona tą osobę, tak twierdziła przynajmniej, widziała w swoim domu. Przychodziły do niej różnego rodzaju zjawy. Za każdym razem ktoś inny. Ona ściągała po prostu poprzez swój dar do siebie tego typu postaci. Ale użytkownik osobisty, powiedz, czy chodzi ci o te głosy elektroniczne EVP? Czy też na przykład te uzyskiwane z urządzeń tam rzekomo mających służyć do komunikacji z drugą stroną. O, Karolina tutaj. Pozdrawiam. Też bardzo ciekawe historie ma różne. Jaka powinna być higiena wizyt na cmentarzu? Dobre pytanie. To też nie było bez znaczenia dla naszych przodków, jeszcze tych nieodległych. No to odpowiem na pytanie użytkownika osobistego, który pewnie pytał o tak zwane EVP, czyli fenomen głosów elektronicznych. Jest to bardzo skomplikowane i kontrowersyjne zjawisko. Z tego powodu, że
musisz zajrzeć do instrukcji tego, jak oni to robią. Bo zdarza się tak, że po prostu EVP jest nagrywane w ten sposób, że no, nagrywa się jakiś szum z tła i potem się okazuje, że się grzebie przy tym nagraniu, przyspiesza, wycina i wtedy pojawia się coś, co na pozór wygląda na przykład słowo. Ja wiele takich przypadków znam, że ktoś się dopatrywał w jakimś, wiecie, skrzeku zarejestrowanym w ten sposób jakiegoś przekazu, ale są też przypadki typu tam Jurgenson, Raudive, doktor Anabela Cardozo. To byli ludzie, którzy się zajmowali EVP na poważnie, przynajmniej tak się uważa, i tam należy szukać odpowiedzi. Regular Mike pisze, czy miejsca stawiania kapliczek i krzyży w różnych miejscach, albo inaczej, to ja przeczytam jeszcze raz. Czy zwyczaj stawiania kapliczek i krzyży w różnych miejscach może mieć związek z pojawianiem się różnych zjawisk i istot, powiedzmy, nie z tej ziemi? No tak, powiem ci, Mike, że było przyjęte w dawnych wierzeniach, by kapliczkę zawsze stawiać na rozstaju dróg. Rozstaje dróg we wierzeniach słowiańskich, także tych polskich ludowych, było miejscem, gdzie no, miały się manifestować różnego rodzaju niezwykłe siły. To było też miejsce rozstaje dróg, ogólnie było traktowane przez guślarzy i czarownice za szczególny punkt energetyczny i w tym punkcie na przykład pozbywano się uroków i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście były takie przypadki i znane są takie przypadki, kiedy stawiano tą kapliczkę w miejscu, gdzie coś dziwnego się działo, na przykład straszyło, tak, i tak dalej. A żeście się rozgadali? Paul 81 Neibel pisze, to co konkretnie nazywam EVP daje możliwość rozmowy z duchem. Co o tym sądzisz? Byli ludzie, którzy stosowali EVP, czyli te nagrania głosów elektronicznych, do rodzaju terapii. Czyli jeżeli ktoś stracił kogoś bliskiego, to są osoby, pewnie jeszcze są, które wykonują tego rodzaju nagrania, udowadniając niejako, że ta osoba jeszcze żyje. Także nie wiem, na ile to jest poprawne. Nie no, lajty będą częściej. Lajty są ogólnie fajne, bo są takie luźne. Można o wielu rzeczach powiedzieć, ale jeżeli chodzi o EVP, to ja was odsyłam do prac, publikacji Wojtka Chudzińskiego w Nieznanym Świecie. Natomiast z pisaniem o EVP, a mówieniem o EVP jest tak, że dobrze jest zobaczyć, dobrze jest posłuchać tego typu nagrań i wyrobić sobie własną opinię. I ja wam muszę powiedzieć, że czasami się dopuszcza nadinterpretacji. No to kolejna historia z mojego archiwum, nazywa się Upiór z apartamentu. I to jest historia, która została mi przekazana lata temu. Miała miejsce w Warszawie, a szczegóły dotyczące dokładnej lokalizacji tego miejsca wyciąłem. Podam tylko ulicę, może wam to ogólnie przeczytam, bo to jest fajna sprawa. Historia dotyczy tego, że wiecie, no my sobie wyobrażamy najczęściej, że duchy to zamieszkują jakieś tam stare rudery, miejsca, gdzie dokonane zostało jakieś morderstwo albo jakaś niemiła rzecz się stała. Natomiast tutaj była taka sytuacja, że był po prostu nowy wieżowiec, nowe mieszkania i działo się coś bardzo złego w nich. Arkadiusz Mikołajewski pisze, ewidentnie nagrałem dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o EVP. Tak, to jest możliwe. Ja nie mówię, nie wszystkie przypadki EVP należy mierzyć jedną miarą. Dlatego czasami się zdarza, że rzeczywiście udaje się nagrać ciekawe sprawy.
Dobra, przejdę do tej historii upiora z apartamentu. Tutaj wam zacytuję. Bo ja nie pamiętam, ja to chyba mam nagrane, ale muszę to znaleźć. Dobra, to cytuję. Warszawa, ulica Olszewska. To było około 5 lat temu. Przy czym to było około 5 lat temu, to miejcie świadomość, że to było mi przekazane około roku 2012. Miałem wtedy 18 lat, pracowałem w agencji jako model. Mój znajomy, marynarz z zamiłowania, popłynął w rejs do Londynu. Ja zajmowałem się jego mieszkaniem i już pierwszy raz, kiedy tam wszedłem, poczułem się dziwnie, zupełnie nieswojo. Pomyślałem, nowe miejsce, duże miasto, spokojnie, to tylko moja fantazja. Wszystko się zaczęło jak w tanim horrorze. Na niebie czarne chmury, piekielnie duszno, burza się zbliżała wielkimi krokami. Było około 16. Wróciłem do mieszkania, wziąłem prysznic i siedziałem przed komputerem. Kątem oka widzę, jak w kuchni odkręcają się krany. Nie zrobiło to na mnie najpierw jakiegoś piorunującego wrażenia, ale sytuacja się powtórzyła raz i wtedy w pomieszczeniu spadła temperatura. Ubrałem się, bo było wręcz zimno. Kiedy krany odkręciły się trzeci raz, przypomniałem sobie słowa mojej babci, która mówiła, że w takiej sytuacji trzeba się pomodlić za duszę zmarłych. Ja powiedziałem, jeśli tutaj jesteś, daj znak, pomogę ci. I tutaj świadek pisze dalej, że doszło do szokującego zdarzenia, bo w momencie, kiedy on wypowiedział te słowa, dosłownie coś zerwało zasłonę z karniszy. On w panice zaczął się modlić, ściskał w dłoni jakiś krzyżyk, krzyczał ze strachu, był dosłownie sparaliżowany tym wydarzeniem. Czuł w ogóle, że tam ktoś jest, że jest tam ktoś niewidoczny. I panika, która go ogarnęła w tamtym momencie, była tak ogromna, że po prostu zadzwonił do znajomych. I tu też była ciekawa rzecz, zaraz wam przeczytam. Ciekawa była rzecz, bo do tego świadka przyjechał znajomy z Grochowa. No i to było dalej tak. Czytam. Kolega z przymrużeniem oka na to spojrzał. Pojawił się za jakieś 40-50 minut. Siedziałem na klatce schodowej i czekałem na niego. Przyszedł, usiadł w salonie, położył nogi na stół, pił kolę. Ja opakowałem się. Opowiedziałem mu, co się stało. Nagle zaczął krzyczeć. Ja wpadłem w panikę i też krzyczałem. Próbowałem go jakoś wynieść. Poczułem w sobie wtedy taką myśl, że muszę go wynieść z tego pomieszczenia i natychmiast uciekać. On był tak sparaliżowany, że nie miałem sił oderwać go od fotela. Kiedy się nieco uspokoił, po prostu wybiegliśmy z mieszkania. Światła migały i upiór jakby wściekły, że obiecałem pomoc, a nie pomogłem, pokazał swoją siłę. To nie był koniec tej historii. Ja mam nadzieję, że ją odnajdę gdzieś tam u siebie na dysku. W wersji audio, trochę ją podrasuję i puszczę wam ją kiedyś podczas jednego z lajtów. Okazuje się, że ten upiór po prostu podążył za tym człowiekiem dalej. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że nabywacie, nie wiem, mieszkanie, dom sobie kupujecie i okazuje się, że tam jest taki bonus w postaci takiego bytu. No i co wtedy robić? Ale jak mówię, to jest taka sytuacja bardzo, bardzo nietypowa, choć jak mówię, występująca, jeżeli chodzi o polskie nawiedzenie. Czytam tu wasze komentarze. Czy są widziane jakieś duchy z czasów starożytnych? Może stare duchy też umierają? Ciekawa koncepcja, muszę powiedzieć. Rzeczywiście rzadko się obecnie zdarza, by były widywane na przykład duchy jakichś historycznych postaci, czy w historycznych ubraniach, coś tego typu. Tak, takie rzeczy się dzieją, widzicie.
Pytanie, czy takie nawiedzenie to dusze zmarłych, czy coś innego, demony? Dobre pytanko. W wielu przypadkach było tak, i to w przypadkach nie tylko domów, ale na przykład kościołów, jak odnośnie słynnej sprawy z Sędzisławia, że sugerowano, że przy budowie danego budynku ktoś zginął. Albo doszło do jakiegoś wypadku i wiecie. No i i patrząc na to od tej strony, że może to być świadomość człowieka uwięziona w miejscu, możemy sobie mniemać, że to są po prostu duchy bezcielesne świadomości osób, które w tamtych miejscach zostały uwięzione i ta energia, emocje kumulują się w nich na tyle, że one nie wiedzą, co zrobić i to wszystko przybiera czasem tak straszliwy obrót. Kim pisze? Ta historia przypomina mi moje doświadczenie. Siedziałam w dużym pokoju połączonym z kuchnią. Nagle z tablicy korkowej spadł różaniec, który tam wisiał od lat. Jestem pewna, że to zrobił jakiś byt. Tak, tego typu wydarzeń jest bardzo dużo tutaj wśród was. Świadków tego typu wydarzeń jest bardzo dużo. Także wiecie, czasami jest tak, że ludzie nie za bardzo chcą wychylać się z takimi historiami z prostego powodu. Czasami ludzie muszą mieszkać pod jednym dachem z takim zjawiskiem, no bo nie mają wyjścia, nie mogą się po prostu przeprowadzić, nie mają środków na to, żeby zmienić miejsce zamieszkania. I tak to wygląda. Zatem poznałem opowieści ludzi, którzy przeżywali gehennę, bo byli uwięzieni w czterech ścianach czasami z bytem, który nie chciał stamtąd wyjść. Albo na przykład przeprowadzali się do takiego miejsca, które było obciążone energetycznie i tutaj Ada Edelman może wam z pewnością wiele o takich sprawach powiedzieć. AB pyta, a czy o zmorze paraliżującej podczas snu już było dzisiaj? Bo po takim jednym przypadku, jak mi się przytrafił, to już nie jestem przekonany, że to był tylko zwykły paraliż. Tak, były takie historie i mamy ich w archiwum Nieznanego Świata sporo, które mówią o tym, że no dochodziło do jakichś dziwnych przypadków pojawiania się tych zmor, że na przykład ktoś widział taką istotę nad sobą, albo że dochodziło do ataków tych zmor z taką regularnością, że można było po prostu z zegarkiem w ręku powiedzieć, kiedy ona zaatakuje. To też było bardzo ciekawe. Wiecie, to jest też tak, jeżeli mowa o tego typu zdarzeniach, że my do końca nie wiemy, po jakim polu się poruszamy. Bo mówi się, że mogą to być duchy, mogą to być jakieś byty niematerialne, byty astralne, jakkolwiek to nazwiemy, ale nie wiemy, co te zjawiska powoduje. Czasami one się ukrywają na tle fenomenów, które są wytłumaczalne, które mogą mieć podłoże psychologiczne, czy mogą być halucynacjami. Ale przecież jest mnóstwo historii, jak tu mówi AB, o zmorach, które nam nie pasują do tego scenariusza paraliżu sennego. Tak, Strylock. Słyszałem o badaniach Jurgensona, ale jak mówię, o tym trzeba zrobić osobny odcinek, bo to jest na EVP, bo Fredrik Jurgenson był jednym z pierwszych badaczy zjawiska EVP, czyli fenomenu głosów elektronicznych. Jak inaczej nazywa się... No i w sumie tutaj można dywagować, co to jest, bo to są głosy, które się pojawiają na nagraniach dźwiękowych i są to często głosy rzekomo należące do osób zmarłych. Także z jednej strony często jest tak, że ludzie mówią o ataku zmory, który ma takie typowe cechy, że ktoś się budzi i się nie może poruszyć, ale są też historie, które wykraczają nieco ponad to.
Tak, jak mówisz, AB. To jest często tak, że oprócz tych dywagacji o duchach i o różnego rodzaju niematerialnych stworach, mamy ten element, który nam mówi o tym, że są mieszkańcy naszej rzeczywistości, którzy są nie do końca materialni, nie do końca określeni, ale nie mówi się o nich, ponieważ kojarzy się to za bardzo, wiesz, z dawnymi czasami, z zabobonami, z demonologią. No, ale są osoby, które zajmują się profesjonalnie przeganianiem na przykład tego typu bytów i uwierzcie bądź nie, ale to niekiedy działa. Jest taka książka, a o niekiedy indziej. Dobrze, tutaj widzę. Widzę wasze liczne komentarze, już się trochę w ich gubię, ale przejdę może do kolejnej opowieści z tego mojego archiwum. Archai, a co masz na myśli, że w przypadku zmory i paraliżu może to być przestępstwo? Dobrze, przejdę do takiej kolejnej historii z mojego archiwum, bardzo starej, nigdy nie publikowanej. Mam takich wiele. No i to jest jedna z takich, powiedzmy, dość dziwacznych, ale też bardzo symptomatycznych, bo przez lata potem zgromadziłem kilka opowieści dość podobnych. No dobrze, to się działo w roku 2012 i pewna młoda osoba opisała mi przedziwne spotkanie z kimś, kto na pozór wyglądał na zwykłego emeryta, zwykłego starszego pana, ale pewien szczegół jego wyglądu zdradzał jego, powiedzmy sobie, nieznaną proweniencję. I tutaj oddam głos świadek. Ta relacja jest trochę dłuższa, nie chce mi się jej może w całości czytać, ale pani pisze tak: mam na imię Paulina i chciałabym wam opowiedzieć pewną historię, która mi się wczoraj przytrafiła. Otóż około godziny 14 wracałam ze spotkania z przyjaciółką. Gdy stanęłam na pasach, podszedł do mnie pewien starszy pan i mimo, że wokół było jeszcze bardzo dużo ludzi, zagadał właśnie do mnie. O samochodach bodajże. Na początku nie bardzo chciałam z nim rozmawiać, bo wiadomo, rodzice zawsze powtarzali, żebym nie rozmawiała z obcymi, ale ten mężczyzna był naprawdę bardzo miły. Wyglądał na pozór normalnie. Niski, lekko przygarbiony, łysiejący starszy pan, ale to coś w jego oczach. Miał czarne oczy. Sama nie wiem, śmierć w tych oczach, można by to tak ująć. Gdy przechodziłam przez pasy, szedł koło mnie i nadal coś mi opowiadał, jak to jeździ od 25 lat autem, czy coś w tym stylu. Nie mogłam się skupić na tym, co mówi. Po przejściu przez pasy, jak szłam w inną stronę i chciałam skończyć rozmowę, życzyłam mu wesołych świąt, na co usłyszałam odpowiedź: wszystkiego dobrego. Odeszłam. No i tutaj pani opisuje, że kiedy próbowała od tego faceta uciec, to on stał i patrzył się na nią. Cały czas miał w nią wbity wzrok, jakby ją obserwował. Pyta pani Paulina, czy to mógł być duch? Dlaczego rozmawiał akurat ze mną? Był naprawdę miły, ale te jego oczy, nie mogę ich zapomnieć. Ta historia przypomina te wszystkie opowieści sprzed lat o tych dzieciach o czarnych oczach i tak dalej, i tak dalej. Ja jej wtedy nie potraktowałem tak zupełnie serio. Myślałem, że to odszczep jakichś tam amerykańskich opowiastek, ale powiem wam, że potem niemal identyczną historię, która się rozegrała o dziwo w lesie, dostaliśmy w nieznanym świecie. Po prostu pewni ludzie poszli na grzyby i nagle w lesie spotkali bardzo eleganckiego starszego pana. W sumie trudno powiedzieć, co to było. Czy to był człowiek, czy to był jakiś, nie wiem, jakieś coś, co po prostu im przeskakiwało między drzewami, wyglądało bardzo dziwnie. Obrzucało ich inwektywami, chciało z nimi zagadać. Wyganiało ich z tego miejsca. To był przypadek, który się klasyfikował jako żywo do
tak zwanych spotkań z żywym folklorem. Tak, leśny dziadek, leśny ludek. Brzmi to może absurdalnie, no ale wyobraźcie sobie taką sytuację, kiedy coś takiego widzicie. Ten ktoś w ogóle nie wyglądał tak w 100% normalnie. I ta historia z tym osobnikiem o czarnych oczach, który został napotkany na pasach, też budzi pewien mój niepokój, bo jeżeli się zagłębicie w tego typu relacje, zobaczycie, jak dużo ich jest tak naprawdę. I co tym ludziom powiedzieć, kiedy się oni pytają, co mi się wydarzyło, co mi się przydarzyło? Czy starać się być na siłę sceptykiem i mówić, że to się pani wydawało, że to nie może być nic dziwnego? Czy też powtarzać im historie zasłyszane w internecie, które są też zupełnie bez pokrycia? To jest trudne. Czasami nie da się tych rzeczy wytłumaczyć. I jedynym, co nam pozostaje, to przyznanie, że to się zdarzyło. Natomiast nie można czasami z tego wysnuć żadnych wniosków. I to są właśnie opowieści, które często wymykają się poza kanon, wymykają się poza spektrum tego, czym się zajmują badacze zjawisk z pogranicza. Mam nadzieję, że dzisiaj tych historyjek wam troszeczkę przedstawiłem. Może nie wiem, może nie było za klimatycznie, może wam się nie podobało, może znacie lepsze. Natomiast ja się postaram poszukać jeszcze kilku z nich. Może zrobię na ich temat osobne odcinki, bo tak wiecie, kiedy się siedzi i się opowiada, no to nie zawsze, a tu cię czad rozprasza, a tu coś i Mario Bros pisze, że trzeba szukać wspólnych cech tych opowieści. Tak, te cechy są i one nas przenoszą na pola badania folklorystyki na przykład. My widzimy, że to są trickstery, że te istoty i ten, wiecie, czarnooki dziadek, i ten stwór z lasu, i ten diabeł rogaty z Sandomierza, spod Sędziszowa Małopolskiego, to są trickstery. One wprowadzają ludzi w błąd. Trickster to jest taka forma, to jest taki archetyp, powiedzmy, zachowania Boga, Herosa, istoty boskiej, który ma na celu wprowadzenie człowieka w błąd. To tak jak się często mówi, że UFO, kosmici to posłannicy iluzji. Oni nigdy nie mówią prawdy. I tak było w tych przypadkach. Czymkolwiek jest to zjawisko, zobaczcie, że ono gra z człowiekiem. Że ono ma nieokreślone cele. Nie chce zrobić krzywdy, natomiast jego zachowanie jest dziwne. Tak zachowywały się demony. To są cechy demoniczne, tylko to są cechy demoniczne. Nie mówię, że te istoty mają właśnie taką proweniencję, taką naturę. To wszystko jest dla niektórych absurdalne, dla innych wytłumaczalne absolutnie z perspektywy, nie wiem, psychologicznej. Niemniej jednak takie zdarzenia mają miejsce. Skąd wiecie, że nie ma ducha na czacie? No właśnie. Trickster to taka forma skinwalkera. Tak, dokładnie. Trickster objawiał się na... Znaczy trickster. Często w odniesieniu do tego, co działo się na ranczu skinwalkera, używano terminu trickster, bo to była po prostu jakaś siła, jakaś inteligencja, która straszyła człowieka, manifestowała się, chciała się za wszelką cenę pokazać, a koniec końców, kiedy próbowano ją zarejestrować albo zmusić do interakcji, to ona uciekała. I to cechuje właśnie wiele zjawisk paranormalnych. Tak, dokładnie. Kamil Sulikowski. Zauważcie, że cechy trickstera posiada diabeł z polskich legend ludowych. On jest zawsze tak jakby krok przed człowiekiem. Nie jest może zawsze bardzo inteligentny, ale wprowadza w człowieku taki zamęt, jak to mówił wieszcz, śmieszy, tumani, przestrasza. I tak samo jest z duchami, tak samo jest z tymi potworami, tak samo jest z tymi istotami, które manifestują się w czasie spotkań z żywym folklorem. One wywołują w nas pewien określony stan,
takiej gęsiej skórki. Tylko czemu to służy? Czy one się rzeczywiście żywią tymi energiami, które się wtedy wytwarzają? A może one, nie wiem, nie potrafią w inny sposób się manifestować, tylko wtedy, kiedy człowiek jest przerażony i one wtedy, wiecie, odżywiają się w jakiś sposób energetycznie. Czekam na wasze jeszcze komentarze. Może jeszcze kilkanaście minut tego lajta sobie poprowadzimy. Jeżeli macie jakieś pytanka, to też czekam. Może sobie przypomnę jeszcze jakąś historię tego typu. Tomasz Ziemba pyta, co sądzisz o NDE, czyli doświadczeniach bliskiej śmierci? W opowieściach tych ludzi, którzy doświadczyli tego typu zdarzeń, jest wiele elementów wspólnych. Czy faktycznie może być to potwierdzenie dalszego życia po śmierci ciała fizycznego? Jeżeli chodzi o zjawiska NDE, to one są znane praktycznie od zarania dziejów. I wydaje mi się, że obecnie jesteśmy w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o ich analizę, bo neurolodzy, którzy zajmują się zjawiskiem NDE, czyli badają reakcje mózgu umierających ludzi, stwierdzają coraz częściej, że istnieje pewne podobieństwo między zjawiskiem NDE, a na przykład tym, co się dzieje z mózgiem po zażyciu psychodelików. Czyli coraz częściej się próbuje zepchnąć te doświadczenia bliskiej śmierci, czyli te doświadczenia, których ludzie doznają w czasie śmierci klinicznej, na pole takie, że to są jakieś aberracje, jakieś anomalie mózgu i że to się da wszystko wyjaśnić. No ale kiedy wchodzimy głębiej w tę historię, to się okazuje, że ci ludzie rzeczywiście coś widzą. I to już nieraz podkreślałem, że no chyba nie jest tak, że wiesz, natura nas zaprogramowała w ten sposób, że kiedy umieramy, to nam się wydziela jakiś hormon i nam się wtedy lżej umiera. No bo jak to? To jest wszystko bardzo dziwne. Jak mówię, istnieje wiele takich mitów na temat NDE. Tylko mała część ludzi tak naprawdę ma doświadczenia, kiedy widzą tam, wiesz, zaświaty i zmarłych bliskich. Ojoj, sporo komentarzy. Tutaj Majos Tipinu pisze fajną historię. Teraz wam przeczytam, ale najpierw pytanie od Enraged Kaiser. Cały fenomen Men in Black i podobnych istot. Jest pełno takich tricksterowskich zachowań. Zachowania tych istot faktycznie są bardzo podobne do legend o diable, chochlikach. No a to akurat nie było pytanie, ale masz rację, że ludzie w czerni, ufonauci, chochliki, diabły, to wszystko się zachowuje w podobny sposób. W sposób taki nieco demoniczny, można powiedzieć. A tutaj Majo Stipinu pisze o tym, że jego krewni działali w partyzantce. Zostali za to rozstrzelani i pisze coś takiego. Szczególnie w miesiącu jego śmierci babcia z moim ojcem kogoś widzieli. Postać, która chodziła koło lub w kierunku sadu. Chodziła, po czym się rozpływała. Może to śmieszne, ale dziadek, który przeżył wojnę, wielokrotnie o tym opowiadał. Tak, powiem ci, że jest to charakterystyczny element związany z historiami o duchach, że mówi się o obserwacji istot, które chodzą w kółko. Tak jakby były zapętlone w naszej rzeczywistości. Wincenty Wiewiórczak pyta, co się dzieje z duszą osób chorujących na Alzheimera? Czy ich dusza zapomina, kim jest? No pamiętajmy, że to jest choroba mózgu przede wszystkim i dochodzi do takich sytuacji. Zresztą ja wam mogę powiedzieć to z autopsji, że moja babcia chorowała na Alzheimera. Ja tam widziałem w jej przypadku szereg zachowań, które się też mogą klasyfikować jako doznania quasi paranormalne.
kiedy nagle mówiła o sobie z perspektywy swojej matki na przykład. Także jest to bardzo ciekawy fenomen, ale neurologiczny, ale jeżeli, Wincenty, istnieje coś takiego jak dusza, jak świadomość, to wydaje mi się, że ludzie z Alzheimerem, ponieważ choruje odbiornik duszy, jakim jest mózg, to tej duszy nie tracą chyba, nie wiem. Tak mi się wydaje. Na jaki kontakt wysłać własne historie? Na ufohistorie@gmail.com. Dobra, jeszcze tutaj. Czy Warrenowie byli oszustami? Pyta Daria Swędzioł. Powiem wam tak, Warrenowie to byli amerykańscy badacze zjawisk paranormalnych, badacze, którzy swego czasu nie cieszyli się zbytnią popularnością do momentu, kiedy nie ukazały się filmy oparte o przypadki, które badali. Czyli między innymi co tam było? Annabelle i Conjuring. No i w tych filmach Warrenów ukazuje się w taki sposób bardzo ułagodzony, ugrzeczniony i tak dalej, i tak dalej. Ale muszę wam powiedzieć, że Patrick Wilson i Vera Farminga, którzy grają parę tych demonologów, no bardzo wypaczają ich wizerunek. Warrenowie nie byli osobami zbytnio wiarygodnymi. To znaczy oni pisali, żeby przeżyć. Opowiadali różne historyjki. Nie wiem, ile z tego było prawdą, ile nie, ile było dobarwione. Oni przecież mówili na przykład, że spotykali się z papieżem i tak dalej, że mieli pozwolenie od Watykanu na te swoje działalności, co było absolutną bzdurą. Także tak to było z Warrenami. Natomiast, no co wiecie, te horrory były akurat okej. Dało się to oglądać, także... Ale nie, mówię, musicie mieć duży... Musicie brać to z bardzo dużą poprawką, że tak powiem. Zeschizowany paranormalnie pisze. Wszyscy zachwycają się siostrami Fox, a one cały świat zrobiły w bambuko. O, jest bardzo wiele osób, które w tym świecie zjawisk paranormalnych, no że tak powiem, cieszą się pewną dobrą opinią, a w rzeczywistości można mieć wiele wątpliwości odnośnie ich działalności. Dobra, zadawajcie jeszcze pytanka. Zróbmy rekordowego lajta do 22 i idziemy w kimę. To jeszcze poszukałbym innych historii, ale muszę je jakoś w swojej pamięci ogarnąć, bo chciałbym wam zaserwować takie, które nie były jeszcze słyszane. Bo wiecie, no przez wiele lat działalności jednak o wielu z tych spraw wspominałem tu i ówdzie. Kamil Sulikowski pyta, może kiedyś odcinek o tych małych ludziach typu duende i tak dalej. No tak, ja nawet myślałem, żeby zrobić taki odcinek o polskich przypadkach spotkań z tego typu stworkami, bo tutaj całkiem niedaleko na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest taka miejscowość, w której rzekomo przed wojną były takie stworki widywane. Znaczy oni je opisywali ci świadkowie jako małych ludzi wielkości dużego psa. Przy czym miały to być osoby. Mam na ten temat nawet ciekawą teorię. Coś o doppelgangerach. O, fajna historia mi się przypomniała, pani Angeliko, pisana po japońsku. O doppelgangerze, czy też sobowtórze, czy też dwójniku paranormalnym. To mi akurat teść opowiadał, wam powiem. A także historia dość wiarygodna. On mówi, że kiedy był młody, to idąc po ulicy swojego miasta rodzinnego, zderzył się z samym sobą. I to była osoba, która wyglądała jak on identycznie. Była tak samo wyglądała, była tak samo ubrana. Co ciekawe, on szedł z kolegą.
I ten kolega na widok tego sobowtóra, dwójnika, też stanął jak wryty. Nie wiedział, jak to wytłumaczyć. Natomiast oni się, wiecie, minęli. Ale nie był to jedyny przypadek, kiedy słyszałem o tych paranormalnych sobowtórach. Bo zaraz wam jeszcze opowiem tutaj fajny komentarz od Mix 7777. Było nawiedzone jakieś biuro w Hucie Katowice za komuny. Tak, o tym mówiłem. Mówię o tym u Atora. Chodziło o budynek. O, jak się ten budynek nazywał? Zapomniałem, ale to wcale nie było tak dawno. Nie było tak dawno. Zębiec 4 ten budynek się chyba nazywał. I tam dochodziło do bardzo spektakularnych przypadków, no, ocierających się trochę o poltergeista. Ale miałem historię pana, który tam stróżował i muszę wam powiedzieć, miał problem. Ten budynek chyba rozebrano. Ciosany z kartofla. Moja żona jako dziecko bawiła się z małymi ludźmi, którzy przychodzili do niej. Kontaktowała się z Arkiem nawet w tym temacie. Działo się to pod Myszkowem. Ciosany, w jakiej to było miejscowości? Możesz mi na szybko odpowiedzieć? Jeżeli możesz, Ciosany z kartofla, to poproś żonę o kontakt do mnie. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo mnie to interesuje. Jeżeli chodzi o tych paranormalnych dwójników, doppelgängery i tak dalej, jak sobie to tam nazwiemy, to miałem jeszcze taką historię. Pamiętam, że raz miałem praktyki w szkole i tam Lgota Górna. To nie jest to miejsce, gdzie były, to nie jest ta wieś, gdzie były widywane te stworki, o których mówię, ale weź napisz do mnie, bardzo ważna sprawa. Pamiętam, jak miałem praktyki w szkole, w liceum, to no tam jak nie było co robić z dziećmi, to żeśmy opowiadali o głupotach. W tym oczywiście o tych paranormalnych sprawach. Ja te praktyki miałem wtedy w swoim liceum. No i pamiętam, że tam, wiecie, no, reszta klasy pojechała gdzieś na wycieczkę, no i została grupka i... No i tam, nie chcę powiedzieć dzieci, bo oni byli prawie dorośli, ale zaczęli się tam ze mną dzielić tymi swoimi niezwykłymi historiami. Większość to już zapomniałem, ale zapadła mi w pamięć historia jednej dziewczyny, która mówiła, że jej matka widziała jej doppelgängera w czasie, kiedy ona spała. Po prostu dziewczyna sobie spała, matka czytała książkę i zobaczyła, że ona po prostu stoi i zniknęła. Wiecie, to może była krótka historia, ale bardzo symptomatyczna, bo często się mówi w przypadku tych paranormalnych dwójników, że one się oddzielają od ciała na jakiejś zasadzie, no powiedzmy, paranormalnej, natomiast jest to zjawisko, które gdyby się dało je zgłębić, gdyby znaleźć kogoś, kto po prostu produkuje tego swojego sobowtóra na żądanie, mogłoby być w jakiś sposób wytłumaczalne. Pamiętam historię, jedną z najsłynniejszych i pierwszych opisanych pewnej kobiety, która produkowała sobie swojego sobowtóra. Była to nauczycielka. I ona, w jej przypadku działo się tak, że wtedy, kiedy była chora, kiedy się czuła źle na przykład, to ten sobowtór się pojawiał, czasami nawet obok niej w formie, no nie do końca może materialnej, ale takiej eterycznej. Także bardzo sprawa ciekawa, kiedyś sobie powiemy na pewno na ten temat więcej. Czy są jakieś główne kategorie lub formy postaci, w jakich regular Mike musisz uściślić pytanie, bo jest bardzo ciekawe, ale... Regular Mike pisze, że słyszał o... Zaraz nam tutaj prześlę to pytanie. Putin to potrafi robić te dwójniki. No, nawet trójniki, podejrzewam. Kiedyś bodajże w Świadkowie mówią, był gość, który w trakcie pracy, jakiś zakład lub huta, zobaczył kostuchę. Czy to ta huta, o której mówicie? Ciekawe, czy były tam potem jakieś nieszczęścia. Tak, ja z tym facetem gadałem, nawet miałem tam historię wam dzisiaj przygotować. To było w Zawierciu parę lat temu. Facet był pracownikiem zakładu dużego przemysłowego
No i napisał do mnie taką historię, że po prostu widział śmierć w takiej formie typowej, popkulturowej, że tak powiem, kostuchy. Dwukrotnie bodajże. No i co mu powiedzieć? Jak to wyjaśnić? Ja próbowałem do tego podejść od strony bardzo psychologicznej. Pomyślałem sobie, że może to jest jakaś ema. No, bo wiecie, nie co dzień się spotyka kostuchę. To jest zresztą zjawisko bardzo rzadkie. Nie sądziłem, że ten pan robi sobie jajca. Wydawał się mocno przerażony. Podszedłem do tego od takiej strony, że wydawało mi się, że może on uznaje swoją pracę za bardzo niebezpieczną. I coś w jego głębi jego podświadomości tak mocno mówi mu o tym, że powinien uważać, że może powinien zmienić pracę, że zaczął sobie wizualizować jakieś rzeczy. Tak? No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Ja starałem się jeszcze mu zapytać go inaczej. No nie wiem, czy tam może doszło do jakiegoś wypadku wtedy, czy coś. No, nawet mu mówiłem, że może to jest jakieś paranormalne ostrzeżenie, że coś się stanie, że może powinien bardziej uważać. Ale nie wiem, czy te moje metody analizy psychicznej były dobre. Mario Bros tutaj coś napisał. Czy słyszę, zna pan jakieś opowiadanie o duchach autostopowiczów? Tak, było ich sporo, także w Polsce. Natomiast osobiście muszę przyznać, że tylko słyszałem. Nigdy chyba nie zajmowałem się żadnym przypadkiem autostopowicza widma. Zresztą powiem wam, że to są raczej takie historie charakterystyczne dla Europy Zachodniej. Między innymi Niemiec, Wielkiej Brytanii. U nas się pojawiają, ale rzadko. Co sądzisz, Piotrze, o znakach na ciele w kształcie koła sterowego? Bujda? Moim zdaniem tak. Dlatego, że tutaj pozwólcie sobie, bo już to przeczytałem i nie mogę powiedzieć, że nie odpowiem na to pytanie. Tak, moim zdaniem to jest sprawa, na którą trzeba patrzeć z mocnym sceptycyzmem. Bo źródło tej historii, wiecie kto, stara się nagle wmówić, że mamy do czynienia z jakąś no, niesamowitym zjawiskiem, niesamowitym, no po prostu nie wiadomo czym, czymś nie do opisania, przy czym nie dostajemy od niego żadnych szczegółów. O co mu w ogóle chodzi? Jakie to są historie? Skąd one pochodzą? Pokazuję te stare zdjęcia czasem z tym kołem sterowym, które jest symbolem buddyjskim. Druga sprawa, że wiecie, znamiona na ciele to jest bardzo szeroka kategoria. I one mogą mieć zarówno charakter anomalny, jak i taki zupełnie wytłumaczalny. Przy czym niektóre znamiona, na przykład rumienie, czy znamiona chorobowe, rzeczywiście mogą wyglądać tak, jakby miały charakter sztuczny. Dlatego dopóki wspomniane źródło nie przedstawi konkretów, tylko jakieś dziwne opowiastki i telefony od nie wiadomo jakich ludzi, nie można do tego podchodzić w sposób taki, że mamy do czynienia z fenomenem sensacją na skalę ogólnoświatową. Najpierw bym chciał zobaczyć, że coś w tym jednak jest, bo sama historia z tymi kołami sterowymi, to ona na Reddicie jeszcze wisi, nie na Reddicie, na jakimś innym forum. Jeszcze tam wisi i prawdopodobnie była to jakaś forma internetowej prowokacji. No tak, Archai, możemy powiedzieć, że jest wiele przypadków, że ludzie widzą rzeczy, których nie ma. I często jest tak, że psychologowie, sceptycy starają się, no bo wam przed chwilą powiedziałem, może z godzinę temu, że zdarza się tak, że komuś się przytrafia dziwne zdarzenie raz w życiu. I inni mówią, że im się ciągle coś przytrafia. No i jeżeli się komuś ciągle coś przytrafia, ktoś ma ciągły kontakt z kosmitami, ciągle widzi duchy, no to wiadomo, że można śmiało stwierdzić, że jest to wysoce podejrzana osoba. Natomiast sceptycy często mówią tak, że no dobra, jak ktoś raz nawet widział, to może miał akurat epizod psychotyczny. Także, no wiecie, na wszystko można patrzeć z dwóch stron. Jeżeli się bardzo chce
to na wszystko się znajdzie sceptyczne wyjaśnienie. Co sądzisz o tych filmikach na YouTube, jak się same krzesła ruszają, czy się drzwi zatrzaskują? Oj, to jest trudne pytanie, no bo my nie wiemy, w jakich warunkach się to wydarzyło. Może był przeciąg. Ja nie neguję niektórych spraw, tylko wiecie, jeżeli oglądacie YouTube, to na YouTube jest często tak, że straszny filmik jest zrobiony dla wyświetleń. My nie wiemy, co się tam wydarzyło. Ja po przejrzeniu tych większości kanałów typu Paranormal TV jakaś tam, no to dla mnie to jest absolutnie bezwartościowe. Regular Mike sprecyzował pytanie i pyta nas o to, w jakiej postaci mogą te dziwne formy demonów ludowych chyba się pojawiać. Słyszałem kiedyś od koleżanki, pisze Regular Mike, o czarnym psie, który szedł za jej babcią i zniknął, gdy ta stanęła przy kaplicy pomodlić się ze strachu. Jeżeli chodzi o polską demonologię ludową, to czarny pies, demoniczny pies, często też żółty, o czerwonych oczach, był charakterystycznym elementem legend. Że często mówiono, że jeżeli jest jakiś zły byt, czort, czart, bies, to on pokutuje właśnie w postaci tego wielkiego czarnego psa. Często te psy były ogromne, wielkości cieląt, także pewnie w każdym zakątku Polski taką legendę sobie usłyszycie. Co pan sądzi na temat dziwnych zjawisk zachodzących na strychu Krzysztofa Kononowicza? Kiedyś bym zażartował, teraz to już nawet z tej szkolnej się nie chce żartować. Także tak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o to, dzięki ze synchro, ze schizowany, dzięki za wsparcie. MX pisze, nie przydarzyło mi się nic takiego, lecz przerażają mnie najbardziej lalki, na przykład historia o Annabel. Nie jestem w stanie powiedzieć, na ile wiarygodna jest historia o Annabel, z racji tego, że lansowali ją właśnie Warrenowie, mogę powiedzieć, że jest dużo do niej dopisane i jest na pewno podkolorowana. Ale zdarzały się takie opowieści, że ktoś kiedyś wziął jakiś przedmiot, nabył jakiś przedmiot i potem miał z tego powodu rzeczywiście jakieś problemy. Ja się na przykład często spotykam z historiami ludzi, którzy mówią, że przywieźli sobie z zagranicznej wycieczki, ale takiej lepszej zagranicznej wycieczki, jakiś przedmiot. To byli ludzie, których było stać na rękodzieło, tak? No bo wiecie, na zwykłego turysty nie jest często stać, oni sobie jechali, kupowali od jakiegoś lepszego, lokalnego artysty rzeźbę, maskę, antyk, no i wracali do Polski z czymś takim. No i potem mieli z tym problemy, bo na przykład nękały ich sny dziwne, mieli dziwne samopoczucie. Nie umiem wyjaśnić tego fenomenu, czy była to siła sugestii, czy tak bardzo się zasugerowali tym, że przywieźli jakiś potencjalnie magiczny przedmiot. Czy wierzysz w chemtrails? Chemtrails to jest dziwne zjawisko z tego powodu, że jakby to wam powiedzieć, nie do końca wierzę w tą teorię spiskową w takiej wersji, jak ona funkcjonuje w internecie, że nas opryskują. Natomiast jest faktem, że chemtrailsy są wykonalne i pewnie są wykorzystywane do wojen pogodowych, a także po prostu do zasiewania chmur. Jaki procent zaginięć ludzi jest twoim zdaniem związany ze zjawiskiem UFO? Pyta Gregory 2. Trudno mi powiedzieć. W większości zaginięć mamy do czynienia z wyjaśnieniami absolutnie racjonalnymi. Zdarzały się może bardzo, bardzo, bardzo rzadkie przypadki, kiedy sugerowano, że ktoś mógł zniknąć
wskutek działalności UFO, ale to też musimy wziąć pod uwagę to, czy mówimy o takich przypadkach jak Fredrik Valentich, że on być może zginął i jego ciała nie znaleziono wskutek tego, że koło jego samolotu pojawił się dziwny obiekt, czy mówimy o ludziach, którzy zostali permanentnie abdukowani, że tak powiem. Peter pyta, czy myślisz, że w polskich lasach żyją nieznane kryptydy? Powiem ci tak, czy ja wierzę w kryptydy w Polsce? Teraz już nie, znaczy moim zdaniem teraz ich już nie ma, ale są relacje, które sugerują, ale tylko, że to są albo relacje bardzo stare, albo takie relacje dwuznaczne, które sugerują, że w naszym kraju takie stworzenia typu śnieżny człowiek mogły się zapędzać, mogły być. Tylko, że to są już czasami daleko idące przypuszczenia, mówiące o tym, że część tych relacji o polskich demonach leśnych, Boruta, Rokita i tak dalej, może być związana z tym, że w naszym kraju takie istoty też były. No wiecie, legendy o Sasquatchach sięgają Wielkiej Brytanii. Tak? Dlaczego mają nie sięgać Polski? I tak to wygląda, Peter. Natomiast były przypadki kryptyd w Polsce obserwowanych współcześnie, tylko że to się albo klasyfikowało do żywego folkloru, albo też dało się w inny sposób wytłumaczyć. Czy interesuje się Missing 411? Tak. Missing 411 czytałem, zanim było o tym głośno. Tylko, że wiecie, z Polidesem jest tak, ja to już podkreślałem wiele razy, Polidesem jest tak, że on wiele swoich historii, wiele historii wrzuca do jednego worka. Jeżeli przeczytacie te jego pierwsze książki, to one nie są wcale takie fajne. Tam, żeby wynotować sobie anomalny przypadek, to się trzeba przedzierać przez mnóstwo stron. Większość z tych zdarzeń ma jakieś wytłumaczenie. Znaczy, co mnie najbardziej Polidesa niepokoi, to, że on podaje jakąś dziwną historię, przy czym daje bardzo krótki opis, a my wiemy, że diabeł jest często ukryty w szczegółach. Ja widziałem kiedyś Rokitę, uciekał przed Niemcami, ponoć go bili. Też kiedyś widziałem Rokitę na żywo. Jakie masz konkluzje na temat Missing 11? Wiesz co, powiem ci tak, jest taki dokument o Polidesie i związkach z UFO, tych spraw, które badał, i ten dokument jest bardzo łatwy do znalezienia w polskim internecie. I jeżeli go sobie obejrzysz, to zobaczysz, że jest sporo mankamentów dotyczących tych spraw. Natomiast jak mówię, w przypadkach zaginięć diabeł często tkwi w szczegółach. I moim zdaniem są przypadki nieliczne, bo nieliczne, ale takie, które są anomalne. Dobry wieczór, tu żona ciosanego z kartofla. Wspominał o tym, by się z panem skontaktować na maila, tak? Proszę się. Proszę napisać o tym ciekawym zdarzeniu z okolic Myszkowa. W lesie zwierzynieckim coś widywano. W lesie zwierzynieckim, tym Białymstoku. My tu tak pitu, a to 21 już minęła. Skoro nie ma więcej pytań, to i tak nam dzisiaj zleciało 2 godziny. Ja wam dziękuję za tego lajta i zapowiadam kolejnego. Przy czym ten kolejny będzie może już taki bardziej gadany. Przyjrzymy się hipotezie mówiącej o związkach między objawieniami maryjnymi a obserwacjami UFO.
Sir Reddick pyta, co myślisz o traktacie z szarymi? Oj, ciężka sprawa. Powiem ci, że jeżeli chodzi o tych szaraków, szaraki to wiecie, ten najpowszechniej występujący, to jeszcze o tym powiem i kończymy. Najpowszechniej występujący rodzaj kosmitów. Ostatnio wyszło na światło dzienne ciekawe znalezisko. Był to list Betty Hill. A Betty Hill to, jak wiecie, jedna z pierwszych osób, które zostały rzekomo uprowadzone przez obcych. Ten przypadek, znaczy może nie to, że pierwsza osoba uprowadzona przez obcych, ale pierwszy przypadek, który się stał bardzo głośny. O Hillach niebawem ukaże się program na Netflixie, film, przepraszam, na Netflixie. I Betty Hill jeździła po kraju, po Stanach Zjednoczonych ze swoimi tam odczytami. No i ze sprawy Hillów pochodzi tak naprawdę wniosek o tym, że szaracy to są istoty z Zeta Reticuli i tak dalej, i tak dalej. I w tym liście Betty Hill przyznaje się do bardzo bliskich związków ze służbami specjalnymi amerykańskimi. Że ona z nimi tam współpracowała w jakichś tam niby błahych sprawach, ale jednak. I pojawia się pytanie, czy te szaraki nie zostały troszeczkę wygenerowane w sposób, wiecie, że tak powiem, sztuczny. Jaki horror by pan polecił do oglądnięcia? Ale z takich nowych? Ja ostatnio oglądałem Egzorcystę tego nowego. Da się obejrzeć, powiem. A nie jest za mądry, ale da się obejrzeć. Co jeszcze oglądałem? Co bym polecał? Jest na Netflixie teraz taki horror Siostra Śmierć. Też nie jest najgorszy. Hiszpański. Jak ktoś lubi hiszpańskie horrory, to polecam. A z takich starszych, z takich trochę starszych, a których możecie nie znać, to jest film Come True. Tylko nie wiem, jak on się nazywa po polsku. Niech się stanie, niech się spełni, co me true się pisze. I to sobie obejście. To jest jeden z moich ulubionych filmów, idealny na... Coś za mną chodzi, dobry horror, dobry. Fajny. Powiem ci, że Coś za mną chodzi miało kilka bardzo podobnych horror, podobnych, nie chcę powiedzieć, że klonów, ale podobnych filmów. Uśmiechnij się, chyba jest Smile, też nowy horror, też polecam. Jest dość podobny do Coś za mną chodzi. Ta siostrzyczka z Fatimy to podobno nie była ta osoba, którą Watykan pokazywał od lat 60. Siostra Łucja była chyba tą samą osobą, natomiast problem był w tym, że oni jej kazali mówić, co widziała. Także sekret fatimski polegał na tym, że najpierw był jeden sekret, potem zrobili trzy sekrety i tak jej uwałkowali umysł, że już... No wiecie, po prostu mówiła to, co jej kazali. Fajny horror to też jest oczywiście dom, to jest piknik pod wiszącą skałą. Był też taki film, tutaj ktoś pytał o horror z Nicole Kidman, Inni. No był taki, ale był też taki fajny film z Nicole Kidman. I to nie był może horror, ale był o takich dzieciach zaginionych z Australii. Serbski film. Czy słyszałeś o słynnym egzorcyście nieżyjącym już ojcu Gabrielu Amorcie? Tak, oczywiście. To jedna z najsłynniejszych postaci na polu egzorcyzmu. Zresztą powstał o niej film Egzorcysta papieża. Jeżeli już mówimy o filmach Egzorcysty papieża, nie polecam, chyba że lubicie tego typu kino. Wiecie, jest jeszcze taki jeden film, który chciałem wam polecić, tylko musiałbym wejść na neta. Może ktoś go znajdzie. To jest taki horror, który bardzo polecam, tylko zapomniałem, jak się nazywa. On jest z około 2020 roku, amerykański. Siostra z bratem przyjeżdżają do swoich rodziców na prerię, na rancho. No i tam się dzieją straszne rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że jeden z mroczniejszych horrorów. Tylko jak on się nazywa?
Powiem wam, jak to znaleźć. Także ten horror, o którym... Nope? Nie, Nope. A to wam napiszę potem w komentarzach, bo mi się już nie chce szukać. Tutaj ktoś pisze, że wywiad z Amortem przeprowadził Dominik Tarczyński. Wiecie, z egzorcystami to jest tak, że oni mocno wierzą w... Ja nie mówię, że egzorcyzmy nie istnieją, a może inaczej, że egzorcyzmy nie pomagają. Natomiast strasznego... A powiem to wprost. Egzorcyści chrześcijańscy, katolicy mają świra na swoim punkcie, jakby myśleli, że są jedynymi, którzy potrafią z tym zjawiskiem walczyć. A to oczywiście nie jest prawda, bo to nie chrześcijaństwo wymyśliło zło i szatana. Natomiast Amort był jedną z tych osób, które bardzo skutecznie rozreklamowały zjawisko opętania demonicznego, zrobiły z tego temat dla Hollywood. Co ja jeszcze oglądałem, co bym mógł polecić? Skinwalker był, film o Skinwalkerze, ale był strasznie cienki. No, będziemy się powoli zbierać, bo miało być do 22. O egzorcystach w innych religiach można by coś opowiedzieć. No można by. Tak w ogóle to wpisujcie tematy, którymi się można by zająć na lajtach. To nie muszą być tematy stricte związane z tematyką UFO. Znaczy się, wiecie, z egzorcyzmami to jest teraz spory problem, bo Hollywood wytworzyło takie pojęcie egzorcyzmu, że on jest wszechobecny, że szatan atakuje wszystkich i tak dalej, i tak dalej. No i na przykład różne odłamy protestantyzmu wykonują nielegalnie, znaczy nielegalnie, na własną rękę te egzorcyzmy i zobaczcie, do ilu nadużyć w tym przypadku śmiertelnych dochodzi w Stanach Zjednoczonych. Film Siostra Śmierci jest tego samego reżysera, co film Weronika. Weronika też był fajny, też polecam. Też polecam. Weronika, co jeszcze było ostatnio? La Niña del Comunión też jest fajne. Istoty Nocy to się nazywało, też fajny film. Powiem wam, że na Netflixie jest taki film, nazywa się Inwokacja Envera Simaquo. To jest film trochę klasy B, natomiast ja mam takie skrzywienie, że ja bardzo lubię filmy typu found footage, typu takie, wiecie, trochę paradokumentalne, także też bym to polecał. Do czego nie ma opcji? Wesprzyj. W sumie nie wiem. Dobrze, powoli będziemy kończyć. Bo już się robi późno. A może wy napiszcie o jakichś horrorach polecanych? Ja już tego oglądałem tyle, że... Zresztą tego nowego egzorcystę będziemy omawiać z Markiem Żelkowskim w najbliższym filmotekarium. Audycja o jasnowidzach. Tak, będzie audycja o jasnowidzach. To mogę wam obiecać. Będzie audycja o jasnowidzach. Oj, dziękuję wam wszystkim za obecność. Tutaj się rozpisaliście o filmach, ale nie piszcie tyle, bo już kończymy, a kiedyś sobie o tych horrorach polecanych porozmawiamy, także o tych nieznanych albo mniej znanych.
Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że was trochę postraszyłem dzisiaj, a jeżeli nie postraszyłem, to przepraszam. Do zobaczenia w następnym lajcie. I jak mówię, w komentarzach, jeżeli to jest możliwe. W komentarzach, jeżeli to jest możliwe, zostawiajcie sugestie kolejnych propozycji lajtów. No, oczywiście będą takie, gdzie będą pytania i odpowiedzi, ale fajnie by było zrobić sobie czasem takie lajty, powiedziałbym, tematyczno-hasłowe, że pojawią się jakieś tematy i będziemy na ten temat dyskutować. O nie, o Krzysztofie Jackowskim to jest za dużo materiału w internecie, także przy audycji o jasnowidzach może go ominiemy, a skupimy się na innych. Na innych, także dziękuję raz jeszcze za uwagę, dziękuję wszystkim wspierającym. A w ogóle to tak, jutro będzie premiera na kanale. Bardzo fajna historyjka, nowa, ale nie powiem o czym, także czekajcie do tej 21 na premierę. Będzie naprawdę ciekawie. Dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję jeszcze raz za wsparcie, dziękuję za komentarze, dziękuję, żeście wytrzymali te 2 godziny. Proszę wszystkich, którzy mają dla mnie jakieś opowieści o kontakt, maila znajdziecie tam na kanale. Co jeszcze mogę powiedzieć? Polecam oczywiście nowy numer Nieznanego Świata. Pokazałbym wam, jak wygląda, ale leży gdzieś daleko, nie mogę go odszukać. Dobrej nocy wszystkim i do usłyszenia na kolejnym lajcie. Pozdrawiam.